Okej, moi drodzy, zaczynamy intrem. I wchodzi już transmisja aferkowa. Siemano, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Wogzel i Ulfik w pierwszym epizodzie konfrontacji. I już, moi drodzy, zapraszamy tutaj do studia braci Tyburskich. Jest już Nathan w studio. Siemanko. Nathan Marcoń w studio, witamy. Witamy również wszystkich, witamy Filipka, tak jakoś, witamy Marcelo Truski, Michał Grochał, siemano, witam braci Tyburskich. Proszę, Nikola, możesz stanąć sobie tutaj najlepiej, przy kole Fortuny. No, niech broni. Ale mocny stream. Cześć, chłopaki. Siemano. Witam. Siema. O. Siemanko. Siema, Pablo. Dobra. O, okej, okay. Rozumiem. Nie, okay. Nie będziemy się przygotować tam przecież, nie dałem się. Tylko na początku bym chciał, i teraz serio, to nie jest zaczepka, no. Kto jest kim, chcę wiedzieć. Serio, bo ja zawsze to mylę. Że kto jest Pablo, kto jest kim, żeby... Piotrek, chłopakom fotki zostawić. Piotrek, Pablo, tak? Dobra. No, to kurwa, nawet się widzimy. Tak. Piotrek, czapka, tak. Pablo, bez czapki, okay. Już sobie tutaj tylko ustawimy. Pablo w czapce. Pablo w czapce, Piotrek bez czapki, dobra. Ogólnie, zanim wystartujemy, to tylko chcę widzom jakby powiedzieć, jaki jest motyw ogólnie na dzisiejszą transmisję. W ogóle studio jest zabawne, nie? Trochę takie domowe studio, fajnie, nie? W ogóle fajnie to... Ale bardzo dobrze to wygląda w kamerze. W kamerze dobrze, lepiej niż na żywo, nie? Dobrze, w każdym razie, zanim wystartujemy... Tak. W każdym razie, widzowie, zanim wystartujemy, chciałbym powitać tutaj Nikolę Milanowicza, który, wow, który zgodził się dzisiaj ochraniać nas przed... Przede mną. Nie, z czego są te chichy i śmiechy, ale okej. Okay. Zawodnikiem UFC. Przed zawodnikiem UFC. Dobrze, to poruszyłeś, okej, okay. Bardzo dobrze, ale zaraz do tego przejdziemy, nie ma problemu. Czekajcie chwilkę, bo tutaj mamy ten problem ze stream deckiem. Dobra, w studiu jeszcze tyle ludzi nie było, wiesz? W tym studiu jeszcze nigdy nie było tyle osób, nie? Mamy już w ogóle prawie 20 tysięcy osób, więc chyba możliwe, że pójdziemy po jakiś rekordzik mały dzisiaj na streamie. No, z tego co wiem, to wydarzy się tutaj trochę, bo Nathan jest przygotowany, wy też na pewno jesteście... Ja się nie przygotowałem, ja po prostu mam w głowie odpowiedzi już zawsze. Aha, czyli jesteś... Ja mówię to, co myślę. Ja jestem oazą spokoju dzisiaj. Okay. Chyba, że ktoś mi nadepnie na odcisk. To wtedy też nie dam sobie pluć w kaszę. Okej. Okay. Jeszcze sekundka, bo tutaj... Ale zestresowaliście się, widzę. Ja nie, ja czekam, bo wiesz, to poruszyłeś, znaczy dodajesz na story, bo ja cię nie obserwuję. Kiedyś, a miałem prywatny. Kiedyś radziłem ci wręcz, taką dobrą radę ci rzuciłem. Po fejmie, nie? Po fejmie. I tak trochę w drugą stronę poszedłeś, ale to jest jakby twoje życie. Ale nawiązując do twojej storki ostatniej, bo to mi podesłali ludzie, że idziesz gnoić Bogzela, Ulfika i nas. Jakby si, czekam, dokładnie czekam, tak, bo ja też nigdy nikogo nie zaczepiam. Czekam na te gnojenie, bo możesz się przejechać w tym momencie, jak za mocno wywiniesz. Ale jak się przejechać na przykład? Zobaczysz. Tak? No tak. Czekaj. Czekaj, tak? Ja cię nie straszę, ja cię jakby, bo nawet nie jestem tu po to, żeby ci grozić, stary. Ja jestem tu po to, żeby poruszyć pewne fajne tematy, a przy okazji... O treningach odjecie. Przy okazji też wyjaśnić te swoje gnojenie, bo jakby do tego się tylko odnoszę. Jakby musisz hamować bajerę do ludzi. Ojej, ja mogę robić co chcę, od tego zacznijmy. Oczywiście. I nie będziesz mówić, co mam hamować, co nie. Oczywiście. A drugie, mówić. Dlaczego ja mam się stać twoich rad? Ty mówisz, że ty mi radzisz. A kim ty jesteś, żeby mi radzić? Powiedz, kim jesteś, żeby mi radzić? No już dlaczego mogę ci radzić? Dlatego, że jestem starszy i... Ale to, czekaj. To, że jestem starszy, oczywiście nie znaczy, że mogę mieć rację i tak dalej. Chodzi tu bardziej o doświadczenie, o to, co przeżyłem, że jestem więcej w internecie, wiem, jak co działa. Przeżyłem upadki, wzloty i znam to od podszewki. I patrząc na ciebie, na twoje zachowania, na twoje rzeczy, które... no jakby twoją twórczość sam w internecie, to bardzo w złym kierunku moim zdaniem idziesz, to jest twoja sprawa, to jest twoje życie, ja ci nie będę ojcował, ale musisz wiedzieć, że wiedzieć komu możesz nacisnąć na odciski i powiedzieć hey. Rzeczy, a musisz też brać poprawkę i gryźć w język, komu nie powinieneś powiedzieć pewnych rzeczy. Nie. Myślę, że nawet i tak za daleko chłopcze przyszedłeś. Chłopcze, mylisz się akurat w tym temacie. Nie mów do mnie chłopcze, naprawdę. Chłopczyku, mam mój czyn. Słuchaj, taki kozaczek jesteś, mówisz, że ty przyszedłeś tutaj sam. Nie jestem kozaczek.
Okej, okay, a na takiego zgrywasz się i co, przyjeżdżasz z bratem, dwóch na jednego? No, znaczy, tak się chce się bawić, ale dwóch na jednego. Zobacz, co ty do mnie stary mówisz, że... Ale nie, Panu by ci nie dał rady, dlatego ja tu jestem. No ja sam ci nie dał rady. Nie dałby mi rady i ty, no kurwa, to już się wyjaśniliście. Nikola jest w radzie, czekaj, Nikola nam pomoże jak coś, kurwa, będzie ci trzymał. Właśnie się wyjaśniłeś, a ty mówisz, że... Słuchaj, chłopcze, mówisz mi, że... Nie mów, naprawdę, opanuj się, a tak. Mówisz mi, że nie wiesz jakby, że ty przeżyłeś więcej, a skąd wiesz, co ja przeżyłem? Posłuchaj mnie teraz, Co robisz tak? W internecie, jak możesz mówić, kurwa, że wpierdolisz komuś dzieci, stary? Co to w ogóle za tekst? Że zjem komuś dzieci, to jest duża różnica. No to zjesz. A ja użyłem cytatu Mike'a Tysona, jeżeli jesteś taki mądry, ponieważ Mike Tyson identycznie powiedział tak samo. Zjem ci dzieci, wyrwę mu serce. Identyczny, jeden do jeden użyłem cytatu. Myślę, że Mike Tyson dzisiaj by, kurwa, wstydził się tych rzeczy, które mówił. Mike Tyson jest moim wujkiem. Chcę tylko powiedzieć, że Nikola dostał krzesło. Dla wszystkich spamujących krzesło dla Nikoli. Udało się. Mike Tyson jest ze mnie dumny. Dla twojej wiedzy. On wie, że naprawdę umiem grać w tą grę i że mam naprawdę wspaniałą umiejętność na dzień dzisiejszy, a tę umiejętność jeszcze będę bardziej poszerzał, swoje horyzonty otwierał i dojdę do naprawdę niesamowitych osiągnięć większych niż wy. Nathan, ja uważam, że wy nie powinniście nikogo umoralniać. Okej, jedynie za co mam dam szacun. Jedyna rzecz, za co dam wam szacun, za to, że teraz dużo pomagacie innym. I to zawsze, jest szacun. Zawsze to robię. Okej, okay. No to za to szacun. Nie zawsze okay. W świecie to było. Spoko, generalnie to szacun. Ja też pomagam bardzo dużo, tylko też się tym nie chwalę. I za to szacun, że to robicie, ale za inne rzeczy, jak mówiłem, będzie gnojenie. Dobrze, będzie to zaczyna tego. Jebanie i gnojenie. Czekaj, ale zacznijmy na spokojnie. No właśnie chciałem powiedzieć, po pierwsze, ja ci na ten życzę z całego serca, kurwa, wielkich sukcesów, naprawdę, tylko sukcesów na miarę ludzi, którzy będą brać z ciebie na taką miarę, że ludzie będą mogli brać z ciebie przykład, żebyś ty dawał coś fajnego, bo można zabłysnąć, będąc pajacem w chuj, naprawdę. Może to nie, to jest najmniejszy... Przede mną siedzi przykład największy. No czekaj, no dobrze, dobrze. To jakby to jest najłatwiejsza droga, którą można obrać, nie? I jakby jesteś tego przykładem. Można po prostu robić się do największego, kurwa, kretyna i później, jak dojrzejesz, dorośniesz, daj Boże, ja ci tego życzę też, no. To zobaczysz, że kurwa droga, którą obrałeś, była żenująca, bo to będzie zawsze się za tobą gdzieś tam ciągnęło. Okay. Nie wiem, co ty masz w głowie, nie wiem, co masz w życiu do zrobienia. No dobrze, no twoim imieniu niech tak będzie. To jakby nie mi moim. I tobie oceniać, bo jakby to nie jest miarodajne. Wydaje mi się, że... Nie, ja ci... Tak, powiedziałeś, że przeżyłeś więcej niż ja, chłopie. Nie. Poza tym teraz od początku. Przeżyłem więcej w internecie. Ja zostałem postrzelony. Kilka razy zostałem postrzelony. Ale czekaj. Przeżyłem zawał serca. Jeżeli nie wiesz, czekaj, dobrze, ale ci powiem jedną rzecz. Nie mówię tu, kto jest mądrzejszy, ja powiedziałem adekwatnie do tego, co tu się dzieje, czyli to życia w internecie. I tym jestem bardziej doświadczony, no jestem dłużej i mogłem ci doradzać. Nie patrzę i nie wchodzę w twoje życie, nie mówię jaki jesteś, co masz w głowie i tak dalej, jakim jesteś człowiekiem, jaki masz bagaż doświadczeń. Nie obchodzi mnie to, mam nadzieję, że po prostu ty dojrzesz do tego, że to, co robisz teraz, to jest błaznowanie w chuj. Jakby robisz sam na siebie bata, no nakręcasz sam na siebie bata, tak serio. Zamiast się kurwa, albo dobra, no ja nie będę ci ojcował, dawajcie. Dobrze, no to powiem ci tak, ty starasz się mnie umoralizować, tak, bo właśnie co teraz robisz i czegoś nie nauczyć, a to ty sam się z bratem podmieniałeś. Kruchaliście kurwa jakąś laskę. No dobrze, no i co? A co ci do tego? Ale co, zazdrosisz? Bo co nie masz tak takiej możliwości? Słuchaj, to nie zazdroszę, to ci bo jest to patologia. No dobrze, to niech dla ciebie będzie patologia. Dla ciebie, dla nas jest patologia to, że mówisz kurwa, że komuś zjeść dzieci. Jakby to jest... my jesteśmy tutaj wystawieni do jakby krytyki, do konstruktywnej krytyki, do komentowania przez ludzi. Jakby pisaliśmy się wchodząc do internetu. Jakby my to przyjęliśmy. To jest nasze, ja tego jakby pewnych rzeczy żałuję, pewne rzeczy mnie dużo nauczyły. Ale jakby... Może jeszcze przed nim to wszystko, żeby się nauczył. Nie wiem, może potrzebuje może więcej czasu. Może dajcie mi szansę, żebym wiecie... Ty musisz pozwolić dostać pierdol od życia, bo widocznie ten rak, o którym... Nie, co miałeś? Byłem postrzelony. To wiele razy byłem postrzelony. Przeżyłem zamach na mnie, na moje życie wiele razy. Dostałem zawału serca. Nie, jakby, jeżeli to jest prawdą, a to prawdą. Wypowiadane z twoich ust przez to, co robisz w internecie, strasznie zaburza twoją wiarygodność. Uważam, że jestem jednym z bardziej wiarygodnych ludzi w internecie. Nathan, jak mogę cię zapytać, żeby od razu rozszerzyć to, czy jesteś w stanie opowiedzieć trochę więcej o tym zamachu, bo szczerze zaciekawiło mnie to. Milczenie bo teraz złotem.
Okay. Milczenie złotem. Będzie... Jeżeli będę gotowy, wtedy o tym opowiem. Nie jest to takie łatwe do opowiedzenia. Ale w sensie przeżyłeś zamach. To, wiesz co to jest? Ze strzelaniem. Shoot driving. Shoot driving, wiesz co to jest? No, no tak, kojarzę to. Jeden drive jest GTA. No właśnie, tylko że to w GTA, z GTA. Ja każę to z prawdziwego życia, więc to zostawię na razie. Dobra, jeżeli tak jest, to współczuję ci, cieszę się, że żyjesz, jesteś tu z nami, ale jeżeli jest to kolejny twój farmazon, to jesteś skończonym kretynem. Uważaj na słowa. Od tego zacznijmy. No. Wyleczcie najpierw grzyba z fiuta, bo słyszałem, to jest, że macie. Jakby, wiesz, a potem nazywajcie mnie kretynem i farmazonem. Dobra. Okay? Dobrze? Potem możemy o tym porozmawiać. Od razu na wstępie. Musisz wiedzieć, że pewne rzeczy, które będziesz wypowiadał w moją stronę na temat grzybów, jakichś takich rzeczy, które w ogóle były odgrzewanym kotletem, nie, w ogóle mnie to nie rusza. Musisz, kurwa, być oryginalny, musisz wymyślić coś nowego. Musisz być, kurwa, to bardzo dobrze, ale ja nie chcę was obrazić tym. Znaczy, no nie, no kurwa. Więc dobrze, was to nie ruszy. Fajnie, ja chcę fajną atmosferę wprowadzić. A coś nowego wymyślisz? Ale po co mam na razie coś nowego wymyślić? Spokojnie, wszystko mam w głowie. Ja mam w głowie tyle mądrości, o których wam się nie śniło. No to kurwa, czekamy, cały czas czekamy. Czekaj. Jesteś tyle w internecie, kurwa, jeszcze nic mądrego nie powiedziałeś. Kurwa, kiedy to się stanie, stary? Znaczy, ja ogólnie, panowie, żeby jeszcze jakby zacząć w ogóle, bo na razie nie przeżyliśmy nawet intra. W sensie to jest intro, można powiedzieć. No mamy dla was przygotowane też pytania, choć nie ukrywam, że nawet taka otwarta potyczka, ja tak lubiłem zawsze na face to face, żeby każdy wymieniał się swoimi racjami. W każdym razie muszę powiedzieć, że na samym początku livestreama nazwałeś Nathan chłopaków leszczami. A... Z chęcią cię wyjaśnię. Z chęcią bierzesz walkę? Bierzesz walkę? Ale chciałbym... Słuchaj, to słuchaj teraz. Ja tu nawet nie chcę z tą walki, bo ja bym cię zabił. Ale dobra, Piotrek, kurwa, wiesz, jeszcze jednym mózgiem czy dwoma mózgami. Dwoma mózgami. Ty chyba uchujałeś. Ja wiem, że moje IQ... To jakby podzielić was na czwórkę, okej, okay, wiem o tym, że potrzebujesz jeszcze dwóch. Dwóch braci, żeby jedno moje IQ do was jakby... Nie, ja mogę z tobą wyjść tu zapokój. Dlatego chciałem o tym powiedzieć, możemy zaraz możemy wyjść i no tylko robimy tak. Nie, robimy tak, że we dwójkę wychodzimy. No we dwójkę. Nie, sorry, w czwórkę. Nie, we dwójkę. Ty, on ma teraz walkę? Ma walkę, ma walkę. Chłopie, nie, proszę, nie, czekaj, nie. Stop, nie, bo nie poprowadzi do końca. Nie, nie, czekaj. Nie, cicho, nie, nie, czekaj, stop, mam propozycję. Stop, dobra, jesteś swajak, słuchaj, dokończmy to, bo nie dokończy, jak mu się, bo Piotrek jak... Ja mogę wyjść teraz, ja nie chcę kamer, nie chcę walki publicznej, wyjdziemy się na piwnicę, ulica. No teraz słuchaj, bo kurwa teraz by się musiałby, kurwa, karetka by go zabrała. Karetka. Zróbmy tak, że ja to nagram. Zróbmy tak, po wychodzimy i kurwa, i chuj mnie to obchodzi, że ma walkę. Tak, i zmieniamy się co piątkę, wy się zmieniacie co chłopie, piątkę. Chłopie, nie będzie co zbierać ciebie, kurwa, znaczy, ty zdajesz. Zacznijmy od tego, panowie, że tak, ty masz walkę na tan z Kubą Maślanką. I ja bym chciał, żeby tutaj... Z TikTokerem tym? Ja bym chciał, żebyśmy się ograniczyli mimo wszystko do jakiejś merytoryki tutaj. Nie, na razie. No, ale wiesz, ja wiem, że jego twarzyczki. Ja wiem, że jest uzależniony od operacji, to nie chcę, żeby botoks mu ale to, jak jesteś przy operacji, to zapraszam serdecznie wszystkich do mojego nowo otwartego, mojej otwartej kliniki, Face Clinic, którą prowadzę z dr Karoliną Falkowską. Zapraszam, dziękuję, że poruszyłeś ten temat. Sobie zrobiłeś, patrząc na... No patrząc na swoją mordę, akurat z twojej by nic się nie dało zrobić. Z gówna bata nie ukręcić, niestety, więc tak? Ciebie nawet nie zapraszam. Tak? No, ja nie będę korzystał z takich tych... Nie będę z ciebie pedała. Mimo, że Karolina jest bardzo dobrym lekarzem, to kurwa nic się nie... Bez... No ale nie, mnie to nie uraża, bo jakby takie... Ale to nie mogę czekaj, płytkie te... Ale czekajcie, słuchaj, płytkie teksty, takie wiesz, na poziomie dzieciaków, to jakby w ogóle mnie nie ruszają, więc on może mówić. Nie ruszę, ale napierdalać się chciał za nią twój braci. Ale w pysk to dostaniesz za to, że jesteś głupi, kurwa, i rzucasz wyzwiska. To jakby nie ma znaczenia, czy będą to padały, czy jakieś inne. Jeżeli byś powiedział jakąś konstruktywną krytykę, jakieś obrażę, jakbyś obraził Piotka mnie. Nie, no ja chciałem pokazać mu, jak wygląda Lesz. Patrzę teraz przed siebie, czekajcie, to widzę. Czekajcie. Nie musisz pokazywać. Panowie, bardzo bym prosił. Jak chcesz Leszcza zobaczyć, poczekaj, to masz tu kamerę.
Nathan, poczekaj. Nathan, za chwilę, spokojnie. Na samym początku, ja wiem, że YouTube to nie Twitch i tutaj jakby jest troszkę większa wolność słowa, ale mimo wszystko oglądają nas... Weź ten telefon tam, zabij. A ty nie będziesz mówić co mam robić. Weź mu, kurwa, weź mu... Frajerze, słuchajcie. Proszę. No, nie będziesz mówić co mam robić. Ej, kurwo, jebana! Nie. Zajem mu bryj, kurwo! Ej, nie, panowie! Jeszcze tak, jeszcze, kurwo, razem, jeszcze! Dobra, czekajcie. Nie, puść. Jeszcze raz, kurwo, na powiedz. Dobra, już koniec. Siadaj. Już mamy spokój, panowie. Siadaj już. Spokojnie. Bardzo... Teraz tak. Nie wiesz, w którym kierunku. Słuchaj, teraz prośba do federacji. 9 grudnia jest walka. Wchodzi Tyburski zamiast Maślanki. Dobra. Albo się zmieniają. Dobra. Panowie. Kurwa. Dajcie kamerę na chwilę. Ale sekundę. Dobra, przytnij, jeszcze ja teraz mówię. Nie, Nathan, daj mi chwilę powiedzieć, bo... Dajcie trójkę nawet. Może wejść, kurwa, trójka. Nathan, proszę. Zróbmy tak, że ja ci dam głos za chwilę, ale na samym początku... Ale wiesz, że on już przesadził, już wiem, sobie wyrok podpisał. Ja wiem, że Nathan też przesadził, podpisał, ale wyrok sobie. To mimo wszystko nie jest fame MMA. Wyrok na życie podpisał. I ja się spodziewałem, że dawanie to na pierwszy odcinek konfrontacji, to będzie ogólnie mocne. To jest zagrożenie dla niego, że... przed walką, wiesz, ogólnie. Ta kurwa nie zważa na słowa. Oj, kurwa. Proszę. Bo wy we dwójkę gwałciliście dziewczynę, a na mnie mówisz kurwa. Poczekaj, jeszcze raz powiedz. Jeszcze raz. Co zrobiliśmy? Wy we dwójkę zamienialiście się. Nie, A wiedziała o tym, oczywiście, że się zamienialiście. Powiedz jeszcze raz te słowo. To idziemy na wariograf. Idziemy na wariograf. Za te słowo. Ale wiesz jeszcze, jakie padnie pytanie jedno? Kto z was jest biseksem? I co nie ma problemu. Zrobicie? Nie boisz się? Ale strach w oczach. Nie ma problemu. Ale strach w oczach, co? Jedziemy. Orientacja. Jedziemy i kurwo zapłacisz za to pomówienie. Kolejny będziesz Kasiusz. To była sugestia. Już zesrałeś gacie? Nasrać ci mogę na ryj za takie gadanie. Teraz słuchaj mnie. Do Kasiusza poszło już powiadomienie. Za pomówienie kolejny ty jesteś ty. Czy jesteś konfidentem? Nie, frajerze. Nie jesteś intem. Panowie, czemu? Proszę, Nathan, mniej dymów teraz, panowie, proszę. Mogę coś przeczytać? Ustalmy jedną strategię, że nie róbmy aż takich dymów, kurwa, ale nie, bo zobacz, śmieć do mnie garbą. Zobacz, ja wiem, coś ci powiem. Ja nie będzie rzucał tekstów. Nie, daj mi kurwa szklanę, rozbiję i kurwa nie będzie rzucał tekstów w jakichś ogwałach, ja pedałach, mordów, wiesz. Ja wiem, o co chodzi, ale proszę, nie używajmy. Zróbmy tak, panowie. Jak chce cisnąć, to niech ciśnie, proszę, ale nie w taki sposób. Stary, a kto do mnie powiedział pierwszy, mnie obraził słownie? Kto pierwszy mnie obraził słownie? Jak? Powiedziałem, za to będziesz karany. Co w transmisję? Po pierwsze, było leszcz, słowo leszcz tam nie padło. To ty powiedziałeś, kurwa, debilu. Kurwa, ale cofnij sobie jeszcze przed, jak mnie obraziłeś. Jesteś głupi. No kurwa, tak. Panowie, teraz chwila. Stary botox ci z mózgu. Dobra, bo ja będę musiał mutować mikrofony, panowie. Będę musiał zaraz mutować. Dobra, nie będzie. Jeszcze nie, czekaj, Nathan, sekundę. Mam coś, co przeczytałem. Czekaj, Nathan,
Zaraz będziemy robić tak, że będzie mówić jedna osoba, a później mówi druga osoba. I nie robimy na razie przerywania sobie i tak dalej. Pokażmy klasę. Nie, no tak. Wiadomo, bądźmy dżentelmenami mimo wszystko. Później jakby możecie się odpalić w studio, jak będziecie, nie wiem, na fejmie albo na jakiejś innej filmikowej federacji. Wiesz co, poprzywam sobie telefon, mogę? Ja mam nadzieję... Słuchajcie, ja mam nadzieję, że dopniecie tą walkę pod COVID z nim. Naprawdę, bo to jest... Słuchaj, to się lepiej sprzeda niż ta walka, tylko ja nie wiem, czy ta walka, czy on później pozbiera się do kolejnej walki. Nie wiem, czy ty się pozbierasz po operacji znowu, jak ci ktoś spierdoli. Jak widzisz, byłem potraktowany bardzo silnym środkiem, sterydem, który zniszczył mi twarz. Jak widać, strasznie, można to naprawić i dzięki temu, że przez 3 lata wyedukowałem się bardzo w temacie i sam sobie pomogłem tak naprawdę, bo nikt by inny tego nie zrobił, to otworzyłem klinikę i będę takim właśnie samym pokrzywdzonym osobom pomagał. Jakby ty życzę sobie, żebyś doszedł do takiego momentu w życiu, że zrozumiesz, że pajacowanie to nie jest najlepsza droga na tworzenie swojej historii w internecie, stary. Ale już to mówiłeś. Otwórz kilka rzeczy, pomóż kilka osobom, kurwa, wykorzystaj to jakoś. Ja nie muszę publicznie mówić, że komuś pomagam. Ale ja lubię to, żeby ludzie pomagali, żeby wpłacali, bo jak inaczej miałbym uzyskać pieniądze, finanse i tak dom, który budujemy z własnych środków, budujemy z środków naszych przyjaciół, bo na zbiórce jest kurwa 60 tysięcy, wiesz co to jest 60 tysięcy przy budowie takiego domu? To mogę sobie wylać jakąś wylewkę i kawałek pustaka ustawić. Mówię tobie, bo jesteś tak tępy, że mówisz mi, że... za to będziesz tak karany. No jesteś, chłopie, tępy. Dobra, okej, zaraz powiesz, daj mi skończyć. Mówię ci dużymi literami, pokazuję ci, zobrazować, po co nagłaśniane są zbiórki, tak jak każda inna. Ja nie jestem innym gościem, który... Ja nie jestem innym gościem niż ten, który założył... czwartą, setną, osiemsetną zbiórkę, czy fundację. Ja robię to, stary, prosto z serca, bo tak jestem, bo zawsze to robiłem. Super. Bo daję to, ja chcę zostawić ten świat lepszy, jakim zastałem, rozumiesz? A ty psujesz go, kurwa, jesteś jebanym szkodnikiem, który, nie, jaki motywator, stary, zrozumiesz, jak dojrzejesz, będziesz miał... Jestem szkodnikiem, bo też kiedy, może nigdy nie byłem aż tak głupi jak ty, ale byłem głupi. A wiesz, co nas różni właśnie? No. Że ty byłeś głupi, a ja udaję głupiego. To nas najbardziej... To jest się, kurwa, I właśnie o to mi chodzi, panowie, żebyśmy walczyli bardziej merytorycznie na aferkach, mniej rzucania i no tak, no ale teraz wiesz, jest spoko. Słuchaj, ja chętnie porozmawiam, bo jakby ja się dobrze czuję, ja się dobrze czuję w słowie, ja się dobrze czuję będąc wśród takich ludzi jak on, bo naprawdę to jest łatwa rozmowa, nie jest to gość, który mnie zagnie jakimiś tekstami, które będą wyszukane i tak dalej. Lubię z takimi osobami przebywać, bo się uczę od nich, zawsze zapamiętuję najlepsze rzeczy, które trafiają do mnie, a od niego czego się mogę nauczyć? Jedynie tego, jak się nie zachowywać, stary. Ty jesteś przykładem w internecie, kurwa, jak sobie można spierdolić życie i jak się można ośmieszyć. Na pewno jesteś najlepszym przykładem na to. No i tyle. Dobrze, to na samym, to teraz... A ty mówiłeś do mnie, czy do odbicia lustrzanego? Ciekawości. Ole, kurwa, to był żenujący kolejny tekst taki, ja... Ale brat się atakuje. Dobrze, generalnie widzowie od razu... Widzę, że musiałeś mieć przy taki potwierdzacza. A wiesz, co się dzieje potwierdzaczą, jak gdzieś trafią? No, wy wiecie, co. Tak jak ty, kurwa, to masakra, kurwa. Nie, to wy masz... Taka kara ich spotyka, że rodzą się takie, kurwa, kaszlany jak ty. No, masakra. To są, kurwa, dramat, to są dramaty. Ale dobra. Ale to było żenujące, stary. Słucham kolejnych głupot Natana. Ale to było żenujące. Dobra, dawaj, Natan. Ja tylko chcę powiedzieć widzowie, bo wiem, że tutaj na czacie pojawia się wiele jakby pytań też dla chłopaków, ale oni nie widzą czatu, z tego względu, żeby po prostu jakby też nie deprymowali się tym, co wy piszecie. Więc teraz bardzo bym prosił, żebyście na czacie pisali pytania dla Natana i dla Pablo, żebyśmy, i dla Piotra oczywiście też, żebyśmy mogli razem z Ulfikiem czytać. Te najciekawsze będziemy wybierać i teraz już tutaj pojawia się na pasku numer telefonu do studia, że możecie też zadzwonić i zapytać o coś albo chłopaków Pablo i Piotra, albo Natana, tak więc telefony... A mogę poruszyć temat jeden na szybko? Tak. Bo jak już byliśmy akurat przy fundacji, jak z Natanem rozmawialiśmy, przy pomaganiu... Ja sobie ryj i dupę cały czas. No tak, właśnie tym, że chciałbym... Czekaj, poczekaj!
Daj mi skończyć, nie wiesz co chcę powiedzieć, a już wnioski jakieś tutaj. Bardzo chciałbym podziękować Boxdel tobie za to, że przyjechałeś i wywiązałeś się z tego, co obiecałeś na konferencji jeszcze przed tym wszystkim, co gdzieś tam cię spotkało. Sam się do nas odezwałeś, że już jesteś gotowy, że przyjechałeś nam pomóc, zostawiłeś kwotę, którą o której mówiłeś i za to w imieniu rodziny, w naszym imieniu, bo to też pomagasz nam w tym, że nam jest łatwiej po prostu zbierać te środki, że szybciej skończymy ten dom. Dzięki. Ja od razu też chcę powiedzieć też widzom, że to jest sytuacja, która już była jeszcze przed Pandorą, tak. I to nie jest tak, że teraz... Mogą sobie konferencję zobaczyć. Tak, no to było na... To była konferencja na Friday'u, bo wiem, że zaraz znajdą się jakieś gościki, tak. Co będą pisać, znowu wybiela i tak dalej. Nie, to jest... Coś z przeszłości, tak. Co po prostu jak już tak. mam okazję i przestrzeń do tego, żeby się trochę zapromować, jeżeli chodzi o kanał, który budujemy od zera. Dlaczego? Dobra, chcieliśmy po prostu poprosić was o subskrypcję, bo będą tam fajne rzeczy. Zresztą w ostatnim filmie Boxdel już jest film, bracia bliźniaki budują. Projekt też, który będziemy robić po nowym roku, no tylko formalności tak naprawdę zostały otworzone z Piotkiem fundację, gdzie będziemy budować bliźniaki dla najbiedniejszych ludzi, najbardziej potrzebujących. Jest to projekt, o którym na pewno opowiemy po nowym roku, jak już wystartuje cała oficjalnie fundacja, ale będziemy robić coś, co w sumie bliźniaki, bliźniaki zobowiązują do czegoś, więc kurwa naszym powołaniem widocznie będzie to, że będziemy budować bliźniaki, wiemy jak to jest nie mieć, jak jest spać po samochodach, jak mieć kurwa ciężko w życiu i po prostu chcemy skorzystać z tej możliwości, że mamy tą przestrzeń, mamy ludzi, którzy nam pomagają, zrobić coś fajnego i myślę, że zostawić po prostu na tym świecie coś po sobie i to będą na pewno bliźniaki, to dwa bliźniaki zostały, kurwa. I to był błąd. Mam nadzieję, że teraz nie będzie. Mam nadzieję, że tobie nigdy nie będzie musieli. Słuchaj, mam nadzieję, że wykorzystasz swoje 5 minut i tobie nie będziemy musieli teraz pomagać teraz, kiedyś. Posłuchaj, jak ty się nazywałeś? Przypomnisz mi? I mówię serio teraz, nie żartuję. Piotrek. Proponowałeś walkę, ja mam 8 teraz, to nie będę cię karał. Przepraszam, 9, nie będę cię karał 9. Szybko się wycofujesz. Możemy na następne, nie ma problemu. Ja dam ci więcej czasu, żeby się przygotować. Ale ja nie muszę się na ciebie przygotować, bo ja mogę zrobić tak. A ty nie żyjesz. I masz czas, można zrobić tak, jest klap 29. Ja miałem mieć walkę z Załęckim, walka wypadła. Ja jestem fejmie. Fajnie, też jestem fejmie, dlatego może, ale federacje są może dogadane. Niech zrobię jak najszybciej się da po mojej walce 9 naszą walkę i już, obiecuję. I mogę, ja się no, i mogę procent, okej, okay, i mogę procent, jeżeli dostanę dobre wynagrodzenie za to, że po prostu będą się z tą użerać na konferencjach, dobry procent. Dołoży. Słuchaj, zanim coś powiesz. Dobry procent. Debilu, daj mi dokończyć. Mówię, że dobry procent mogę dołożyć do waszej jakiejś tam fundacji czy czegoś. O to mi chodziło. Sorry. I tak możemy zrobić. Okay. Możemy zrobić. Ja jestem za. Jak federacja. No i kurwa, i na jakich regułach? I słuchaj, kurwa, zobacz, wystarczyło, MMA? Słuchaj, Natan, okay. Kurwa, Natan, zobacz. Ale ile ważysz? Teraz? 91, 2. Zajebiście. Zobacz, kurwa, Natan, pół godziny rozmowy, a ty już, kurwa, z resocjalizacji. Słuchaj, szybko. Nie, ty mnie nie musisz resocjalizować, bo ty jesteś psem. I to z ciebie resocjalizować. No dobrze, niech od będzie. Tego zacznijmy. Dobrze. I coś mogę przeczytać? Zacytować? Jeszcze zanim przeczytasz, nie, bo Natan? Odkładam telefon za chwilę i chcę tylko zacytować pewną rzecz, aby ktoś się z tego wytłumaczył, okej? Okay? Bo uważam, że trzeba tego wytłumaczyć. W momencie, kiedy otworzyła drzwi, Paweł Tyburski zażądał od niej, abym to ja wykonała mu zabieg. Kiedy moja córka wskazała, że nie ma mnie w domu, a on chciałby zrobiła to nastolatka, ostatecznie deklarował, że wystarczy, że go wpuści i on sam wykona sobie zabieg. Takie działanie świadczy tylko o tym, jak bardzo jest uzależniony i zdesperowany.
Dobrze. Wystraszona córka najpierw zadzwoniła do mnie, a później na policję. Paweł Tyburski dopiero po tym, jak usłyszał, że jest wzywana policja, zaczął odchodzić. Jednak w kierunku nastolatki jej koleżanki skierowane zostały zapewnienia, że jeszcze wróci. Cała sprawa została zgłoszona tego samego dnia na policję, wspomniała Anna. Bardzo, ja się odniosę od razu. Słuchaj na to. Powiedz też najpierw o co chodzi. Chodzi o kobietę, która, o kobietę Annę Mazur i mam nadzieję, że ktoś, kto to ogląda i miał nieprzyjemność poznać tą kobietę, kosmetyczkę, która podaje się za lekarza, która podała mi steryt, który, no, nam, krótko nam. A to na mózg też wpływa negatywnie? To tak żenujące, stary, to czasami już nie, kurwa, zabiera mi kurwa mowę. Dobrze, po prostu rozwaliła nam twarzy tym serdem 3 lata temu. I oczywiście przyjechałem do pani Anny Mazur. Słyszałeś, że chcę tylko potwierdzić, kurwa. Dobrze, ja. Dobra, słuchaj. Przyjechałem, Mazur. Oczywiście, tak, teraz, słuchaj, pierdolę. Słuchaj, cicho, dobra, cicho. Ej, dobra, dobra, czekaj, niech Tajmin powiedzieć. Słuchaj, Nathan, już ci mówię. Tak, byłem u pani Anny Mazur. Czekaj. Toczy się pomiędzy wami jakieś postępowanie? Jest postępowanie, okay. Oczywiście. Pani Anny Mazur oczywiście nie zostałem. Poprosiłem, żeby wykonała telefon do swojej mamy, że przyjechałem i chciałem się pokazać jej arcydzieło i żeby coś z tym zrobiła. Jeszcze wtedy, bo byłem w emocjach, nie myślałem o tym, że jak mogę w ogóle jeszcze wrócić do swojego oprawcy. Tylko to chyba syndrom sztokholmski zadziałał, no nie wiem. Aczkolwiek ona wiedziała, ona wie, co wstrzyknęła, jeżeli pracuje na preparatach, które tak naprawdę nie są dozwolone. Są sterydami, bo no dobrze, sterydami, które powodują nawet chrząstki w nosie niszczyć i tym jakby tymi zabiegami zabłysnęła i zabłysnęła też tym, że po prostu jest bardzo dużo powikłań, w tym mój kolega Radek, który też na pewno będzie na sprawie się wypowiadał, bo został akurat też ofiarą danego zabiegu. Byłem u pani Anny, pani Anna powiedziała, że jest na szkoleniu, kiedy poprosiłem jej córkę, żeby zadzwoniła. I chciałeś to sam zrobić. Tak, kurwa, wierzysz to? No, tak, ja mogę też napisać, że nie wiem, że no jakąś wyssaną z palca rzecz. No masz dowody, masz świadków, kurwa, to mnie takie, ja nie lubię dyskutować o czymś, czego w ogóle... artykuły w internecie. Ale kurwa, to wiesz co, że jak skąd mógł rzetelne, czekaj, poczekaj, czekaj Piotrek, czekaj, dam skończyć, czekaj, skąd, poczekaj, skąd artykuł? Skąd rzetelne źródła, o których tu mówisz, mogą wiedzieć prawdę, skoro nawet sąd jeszcze jej nie wyjaśnił? Powiedz mi jak. To była prawda czy nie? W artykule. Jeszcze raz. Wyczytałem w artykule, że zdradziłeś partnerkę. To też była prawda? Nie, oczywiście zdradziłem. Skrzywdziłem sam siebie tym samym i nie polecam tego po prostu. Uczę się na błędach. Nie polecasz, żeby nie zdradzać kogoś, kto się kocha. No jeszcze wtedy nie kochałem, wiesz? Jeszcze wtedy nie kochałem. To po co się z nią związałeś? Ale zdradziłem w momencie, kiedy... Nie, po prostu... Dobra, kurwa, to jest twoja prywatna sprawa. No, dosłownie, no, dokładnie. Było to publiczne. Publiczne, bo moja była dziewczyna... Też słabo się zachowała rzeczy, które są prywatne, wyciągnęła na światło dzienne. No zdradziłeś. Ale co to ma do rzeczy? To ma do rzeczy, że ja jestem osobą, która właśnie nienawidzi kurwa takiego czegoś. Ale nienawidzi, ale, słuchaj, osób, które wykorzystują lasek po klubach, nienawidzę osób, które po prostu obiecują, a potem kurwa mówię właśnie o gościach. Ale poczekaj, co ja komu obiecywałem? O tak, ja kocham cię, to tamto. Nie, mówię, nie mówiłem nie kocham cię. Nie wiesz kurwa, bo nie byłeś w tym związku, kobieta, ja nie możesz mówię, się dopowiadać. Ja widzę takich osób, co robią takie rzeczy i jeszcze nawiązuje do tego, do zdrad, że takich osób po prostu nienawidzę. No ja też dojrzałem do tego, że to jest fatalne. Tym bardziej kogoś kochasz. Okay. Nie, emocjonalnie nie byłem dojrzały. W domu dziecka, jak się wychowywałem, nikt mnie kurwa nie uczył miłości. To właśnie ta dziewczyna, którą spotkałem, która męczyła się ze mną kurwa i biła głową w mur, żeby nauczyć się właśnie tej miłości, spowodowała to, że właśnie się zmieniłem i doszedłem sam do tego, że nigdy w życiu bym nie skrzywdził już takiej osoby, którą kocham, która jest mi bliska. A na tamten moment byłem takim szczeniakiem, idiotą emocjonalnym, jak i ty. A ja nie zdradzam partnerki. Ale nieważne, ale jesteś emocjonalny. Dobrze, no to możesz być gdzie indziej, w jakiejś innej dziedzinie życia fatalny i niedojrzały. Ty, w tym przypadku mówimy o po prostu o życiu, o tym, jak się zachowujesz, o tym, co ze sobą reprezentujesz. Ty porównujesz zdrady, zamiana
waszych osób przy seksie do kurwa zachowania w internecie? Wolę. Ty to porównujesz, w ogóle takie rzeczy porównujesz do siebie. Powiem ci tak, ja nie oceniam, teraz słuchaj, ja nie oceniam ludzi związków, zdrad, rozstań, kłótni, to są każdego indywidualne sprawy. Nie jesteś kurwa łóżkiem, nie jesteś, nie chodziłeś w butach żadnych z tych osób, nie masz prawa tego oceniać. Nie wiesz, nie ma to zero-jedynkowych sytuacji. Prawo głosu. Rozumiesz, nie ma zero-jedynkowych sytuacji w każdym prywatnym życiu. Każda sytuacja ma jakiś początek, dlaczego coś się dzieje i każdy kurwa powinien to załatwiać w swoim domu. To czemu to jest publiczne? Bo kurwa moja dziewczyna to dodała, moja była dziewczyna dodała to do internetu, rozumiesz? Jeżeli to by było kurwa jakieś ukartowane, że ja bym to wyciągnął od niej, to bym nie wpierdolił teraz tego tutaj. To ona też była nieemocjonalnie niedojrzała. Dzisiaj by tego kurwa nie zrobiła. Okay. Zrobiła błąd, bo takie jest życie. Życie to doświadczenia. Dobrze, życie to popełnianie błędów i uczenie się na nich. Rozumiesz to czy nie? Super, moralizatorze. Teraz mam prośbę jedną. Jedną prośbę, okej? Okay? Nie nawiązujmy, kiedy o czymś dyskutujemy, o tym, że byliście w domu dziecka i o tym, że pomagacie innym, okej? Okay? Chłopie, ja nikogo kurwa dalej to się nie muszę brać, bo tu nic nie mówisz, chłopie. Ale robisz to po raz kurwa. Podałem ci przykład, okay, dlaczego zdradziłem dziewczynę prawdopodobnie. Nie ma, jestem w terapii. Coś ci powiem, jestem w terapii. O, kurwa, kiedyś, to gratuluję. Słuchaj mnie, jestem w terapii, która bardzo dużo otwiera mi oczu. Zaczęło się od właśnie tej dziewczyny mojej, okay, która rozpoczęła pewien proces zmian, który nastąpił i który ciągnę. Nie wiesz, jak to jest, jak są dzieci, kurwa, pozbawione miłości, które nie dostały. Czekaj! Kurwa, nie dostały. Nie mówię na sobie, bo ja jestem w innym miejscu. Ja wypowiadam się teraz w imieniu, kurwa, tych dzieci wszystkich, bo ja jestem w innym miejscu, rozumiesz? Nie chcę, się mówię ci, tych dzieci, mówię ci, bo kretynie, chcę nie ci... Nie mów do mnie kretynie, bo chcę ty, ci, kurwo jebana, od tego zacznijmy. Bo chcę ci zobrazować bo coś, bo jesteś... Dobra, już przestań. Jebany przestań już. Będziesz, chcę ci, gnojony. Próbuję ci uzmysłowić coś, czego, do czego nigdy byś pewnie nie doszedł, do żadnych takich konkluzji. Chcę ci pokazać, kurwa, żeby... Słowo z książce, chcę ci pokazać, że są pewne rzeczy w życiu, o których ty nie masz zielonego pojęcia, bo nie dotknęły cię. Dla mnie ale taki... ile kurwa będziesz gadał, bo nie wytłumaczysz no, tego, kurwa! No, ja słuchaj, wie dlaczego? Bo ja słucham ludzi, którzy są mądrzejsi kurwa, ode mnie, kurwa, a wy we dwójkę, kumulując wasze... Szalnie, kurwa, dobra, zamknij się, jak ja mówię. Wiesz, kurwa, ci pojebało. Dobra, weź, dobra, Piotrek, nie chcę się mówić. Nie, czekajcie, teraz chwila. Ej, głupi mówszy, kurwa. Teraz chłopaki, zróbmy tak. Paweł i Piotrek mieli teraz trochę czasu. Teraz Nathan tobie przekazuje mikrofon i prosiłbym o nieprzerywanie Nathana. Wiesz co, dla mnie takie branie i... Ale róbmy tak, żeby okay, właśnie dobra, nikt tak nikomu być sobie nie przerywał. Dla mnie jest to totalne po prostu branie pod litość, bo kilka razy powiedziałeś właśnie, kiedy dyskutujemy na jakiś temat, że no bo ja byłem w domu dziecka nie, po prostu teraz pomagam nigdy, walczę właśnie za te dzieciaki. Kiedy dyskutujemy o czymś innym, okej, okay, ty nie wiesz co ja przeżyłem, ty nie wiesz co ja miałem kurwa, jaką przeszłość, co widziałem, co przeżyłem i mógłbym to samo robić, ale dlaczego tego nie robię? Bo ja nie muszę tego robić. Ja żyję teraz tym, co jest teraz i tym, co będzie, a nie żyję tym, co było. I ja swoich błędów, które popełniam, nie usprawiedliwiam tym, że miałem źle, że robię dobrze. Nie usprawiedliwiam tego, bo nie muszę. Bo ja rozumiem, że... Bo ja nie muszę manipulować tak ludźmi. Dobrze, teraz czas dla Pawła. No dobrze. Nie, wiesz dlaczego tego nie robisz? Bo nawet nie widzisz swoich błędów. I to jest istota oczywiście, tego twojego problemu. Dopiero dopóki nie zrozumiesz, że robisz źle, to będziesz dalej płytkim i biednym człowiekiem. A co robisz źle? I teraz, dobra, teraz daj mi coś powiedzieć. Nigdy w życiu nie użalałem się nad sobą. Nigdy w życiu nie próbowałem ludzi brać na litość. Ja wręcz mówię zawsze, że dom dziecka dał mi drugie życie. I dzięki domu dziecka dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Bo kurwa, teraz coś ci powiem, jakbym się użalał nad sobą, nigdy bym nie doszedł do tego miejsca, w którym jestem. Rozumiesz? Po pierwsze. Po drugie. Nie muszę mówić, że otwieram głośno. Nie musiałbym mówić, gdybym... Nie musiałbym mówić o barberze i o mojej idei pomocy właśnie dla dzieciaków i nie muszę z tego kurwa zarabiać, bo to nie będą pieniądze... Czekaj, daj mi skończyć! To nie będą nie wiadomo jakie pieniądze. To nie będą nie wiadomo jakie pieniądze, ale otwieram barbershopy w całej Polsce i Tybori Barbershop będzie... To będzie idea, gdzie w każdym barbershopie będzie musiał pracować jeden dzieciak z domu dziecka, którego wyszkolę z warszawską szkołą barberingu, z którą się dogadałem. I to jest kurwa coś, co mnie buduje, stary, bo ty nie możesz tego pojąć, bo jesteś jeszcze
nisko, ale mam nadzieję, że dojdziesz. Okay. Budują mnie takie rzeczy i staję się lepszym człowiekiem, po prostu się lepiej ze sobą czuję i nie muszę to robić dla kurwa poklasku. Mówię o rzeczach, bo potrzebuję rozgłosu, potrzebuję z fundacjami się dogadać, żeby mi ściągali te dzieci. Potrzebuję reklamować warszawską szkołę barbarinku, bo będzie mi robić to za darmo, uczyć tych dzieci. Rozumiesz? Koniec. Dziękuję, okay. Pablo. Dobra. Czekaj sekundę, Nathan. Ja teraz mamy telefon. Teraz nie, mamy telefon. No kurwa, daj mi się podnieść teraz do dobrze, tego. Dobrze, to będzie, bez przesady. Dobra, ostatnie podsumowanie tego. Bardzo szacun. Cały czas mówiłem szacun, że pomagasz. Okej, okay. Od początku ci to powiedziałam, szacun za to, że pomagasz. I fajnie, to się chce, mi też pomagam. Nie mówię o tym, okej, okay, może byłoby lepiej, gdybym mówił, to by ludzie też pomagali, ale dla mnie, kiedy dyskutujemy na jakiś temat i ty ciągle to dodajesz, to bierzesz, może nie, nieświadomie, ludzi na litość. Z automatu ludzki umysł tak działa, który dyskutujemy na jakiś temat i ktoś nie wie, jaką wybrać stronę na przykład, załóżmy, i ktoś usłyszy, bo ja na przykład byłem dobra. To i teraz robię to i już człowiek myśli. Dobra, Nathan, okej, okej, w porządku, rozumiem. To teraz chcę ci coś powiedzieć. Chcę ci wyperswadować to, skąd się wziął taki problem i dlaczego mogłem coś takiego zrobić. Bo dużo zachowań bierze się z naszego dzieciństwa i są zakodowane. I to trzeba po prostu zaprogramować na nowo. A w danym momencie byłem takim człowiekiem, rozumiesz? I miałem do tego kurwa prawo. Dlatego ci powiedziałem, skąd się mogło to wziąć, dlaczego zwracałem, dlaczego kiedyś dla mnie było wstydem złapać dziewczynę za rękę i przejść się z nią, dlaczego bzykałem tylko, dlaczego kurwa uciekałem w balety i bzykałem tylko dupy na baletach, bo kurwa nie byłem pewny siebie, bo miałem kompleksy, bo kurwa, bo nigdy nic nie miałem. I to była moja ucieczka, rozumiesz? I ja to dopiero zrozumiałem po pewnym czasie. I dlatego ci powiedziałem, skąd się coś wzięło, a nie kurwa. Biorę ludzi na litość. Dobrze, ale ja wobec ludzie kurwa odbierają. Ludzie wiedzą o tym, gdzie, skąd pochodzimy, jaką mamy historię i nikogo kurwa na litość nie biorę. Nigdy w życiu, kurwa. Naprawdę, Nathan, musisz bardziej głowę otworzyć, bo ja wierzę jeszcze w ciebie, że kiedyś siądziesz, powiesz, kurwa, chłopaki, słuchaj, do ludzi ogólnie, ale byłem pojebany, ale fakt, no wypłynęłem, czekaj. Dobra, okej. Okay. Ja mam po prostu nadzieję, że dojdzie do tego, że siądziesz, powiesz, no to moja przeszło chuj, trochę się za nią wstydzę, ale dzisiaj jest dzisiaj, nie żyję przyszłością, gdzie teraz jest siostrą, co będzie w przyszłości. I życzę ci tego, naprawdę z całego serca. Dobrze, dzięki, to słuchaj, jak ci dobra, mówiłem... Dobra, daj ten telefon, co jeszcze, dawaj to słuchaj. Bo mamy widza na linii. 30 sekund do dobrze, 30 sekund i już ja bez odpowiedzi mówię, Pablo, tylko tak, telefon. Ja ci tylko mówię to, co na początku powiedziałam, że okej, okay, fajnie, że pomagasz, ale zrozum, że przy dyskusji... Dobrze, że to robisz, okej, okay, fajnie, że to mówisz, ale przy dyskusji ludzie tak właśnie reagują na to z automatu. Fajnie i mówisz, że chcesz mnie czegoś nauczyć, tak powiedziałeś, chcesz mi coś uświadomić, a ja nie będę nigdy brał z ciebie przykładu. Bo nie, dla nie mnie musisz, to robiłeś, ale tak chciałeś. Bierz Mike'a Tysona, o którym mówisz, do, tak, i, ale bierz z jego przykład, którym teraz jest człowiekiem i jak nie daje przykład dzisiaj, a nie jakim był kretynem, bandziorem. Ale czasu, żeby brać ciebie przykład po prostu, bo ale ja nie byłeś mówię strasznym człowiekiem i czy to było spowodowane traumami? Nie, nigdy nie byłem strasznym człowiekiem, nigdy. Dobra, kończymy, dawaj telefon. Dobrze, nie przerywaj mi. Dawaj, wam przerwałem, skończ. No, 10 sekund dosłownie i telefon. Dla mnie to jest po prostu straszne, co robiłeś i ja nie będę się brał przykładu i okej. Okay, rozumiem, że to było spowodowane tym, co kiedyś było, twoimi traumami, czymś. Fajnie, że z tym walczysz. Życzę ci powodzenia, ale jak mówiłem, byłeś dla mnie strasznym człowiekiem i nigdy w życiu nie wziąłbym z ciebie przykładu, a mówisz, że ja robię źle, więc powiedz mi, co robię źle. Co robię złego? Inaczej, czekajcie, wady Nathana Marconia z ust Pablo Tyboriego i Piotra poznacie już po telefonie, który właśnie odbieramy. Siemano, siemano, halo, halo. Siema, siema, Boxdel. Cześć, witam. Pani do ciebie ląduje. Dobrze. Gdzie masz swój hełm, który miałeś na fejmie? To jest moje pierwsze pytanie. Mój hełm, który miałem na fejmie, stary, no właśnie, o dziwo, nie wiem, gdzie jest ten kask. To rozumiem, że chodzi ci o, tą, o ten, który miałem na części, gdzie była Godlewska. Tak, tak, tak. No. I mam takie teraz pytanie do Natana. To jestem w okularkach, chyba dobrze, że mówię, tak? Tak, tak, tak. Że on, nie pokazuj numeru. Że chce obceniać kogoś życia, ale mi się nie wtrąca w kogoś życie. Chłopaki tutaj widzę, że chcą działać. No, o tym właśnie mówię. Coś dobrego. On już nie komentuje, a nieważne jaki procent dostanie z jakiejkolwiek walki, to niech po prostu oddaj tą kasę jakąkolwiek, a nie teraz zachowujesz się do federacji, że dajcie mi większą kasę, to się podzielę. Nie, tak. Tą kasę, to się podzielę. Tak, bo będę mógł dać więcej. No w czym jest problem? Dadzą mi większą kasę i będę mógł dać więcej. Też muszę dać procent trenerowi wszystko. W czym jest problem? No wytłumacz mi, czym jest problem, no. W tym jest problem, że teraz się zachowujesz, jak ci nie dadzą. Mógłbym nic nie dawać na przykład i powiedzieć, chcę większą kasę po prostu, bo cięższy przeciwnik. A sam wyszedłem z inicjatywą, że pomogę. Więc w czym problem?
Mogę powiedzieć, że w sumie wyjebany, biorę sobie kasę kurwa dla siebie, dajcie więcej, bo fajny przeciwnik, medialna walka, tyle. A sam powiedziałem od siebie, że dam po prostu kurwa kasę. Widzisz, dać palec w tą całą rękę, może całą kurwa garzę dam swoją i może jeszcze kurwa ja dołożę wszystko, co, bo nie muszę przecież z niczego żyć. Mogę kurwa bezdomny być, nie? No kurwa. A nie, tylko wiesz, teraz naciskasz presję na federację, że oni mają dać ci więcej kasy za to, że... Nie, nie naciskam, po prostu fajnie by było, jakby dali. Ty musisz jakiś naciskać. Ale z czego ty rżysz, kurwa? Czołku, bo nie rozumiem. To akurat się jeszcze powiedział. Z czego ty rżysz? Naprawdę czasami masz zabawnie, kurwa, to powiesz, no bo aż mnie rozśmieszyłeś w tym momencie. No dobra, nie wiem, ja też się śmieję, jak na ciebie patrzę, ale no, nie musisz się odzywać nawet. Dobra. No. No i co jeszcze masz do powiedzenia? Telefon do Pablo poprosił, do niego też mam pytanie. Dobrze. Tylko nie pokazujcie, jaki numer jest. Tak, tak. Ja ogólnie chcę powiedzieć, że chłopaki zalali telefon, dlatego troszkę słabo słychać. A weź daj mi to w ogóle. Czekaj. Staję do tego. A teraz powiedz coś. Halo. Lepiej. O, troszkę lepiej, no. Nie, już nie. Mordo, nie ma numeru. Nie, jest okej. Okay. Tak, widziałem przebitkę, bo oglądam, to widziałem, że mój numer się tam odbił, ale może to halo, chłopaki? Siema, byku, co tam? To sztuczna inteligencja numer tak? pokazała. Polski. No. I masz ten mój numer, odezwij się do mnie, czy na Instagramie mogę do ciebie napisać, jeśli się zgodzisz. No śmiało, pisz do mnie, no. No to my mamy klub motocrossowy i my też robimy akcje charytatywne. Mhm. Ja jestem tego zdania, że jeśli robicie dobrą akcję, my będziemy za chwilę budować nowy tor motocrossowy. My chcemy pomagać innym, bo inni pomagali nam i pomagają, więc możemy do waszej zbiórki się dołożyć, przyjedziecie, zapromujecie też nas. Pewnie, że tak. Nie ma sprawy, byku. Zajebiście. Bardzo, bardzo ci dziękuję. I właśnie to jest przykład tego, Matan, chcę coś powiedzieć, po co jest nagłaśniane takie rzeczy. To pewnie gość nie dzwoni po to, żeby kurwa się wypromować, bo on wie, jak jest nie mieć i wie, że ktoś mu kiedyś pomógł, tak jak nam pomogli ludzie. I ja po prostu chcę to oddać, stary. A że mi przychodzi to z łatwością. Nie robię tego, kurwa, z ciężkim bólem. Po prostu naturalnie to wychodzi. Ja nikogo nie, kurwa, nie proszę. Nie błagam o te pieniądze. Ludzie sami chcą pomagać. I to nie jest, kurwa, nie będziemy już teraz pierdzielić o tej pomocy, bo ja chętnie posłucham, co tam Nata ma jeszcze do powiedzenia i jak bardzo chce się upokorzyć. On jest Wielkopolski? Z Wielkopolski. No to będzie nam hach. Nam hach, my mamy tą tam budowę. To zapraszamy, jak będziemy wezmać swój... Napisz do mnie na Instagramie i zaproszę cię na budowę, jak będziemy robić kolejny etap niedługo, myślę, że w ciągu tygodnia. Dobra? I tam pogadamy, byku. Okej. I jeszcze pytanie do Bogdala. Proszę. Tak. Mam takie pytanie. Mm-hmm. Czy będziesz się pojawiał jakoś teraz publicznie, żeby można było cię spotkać? Nie, będziesz siedział tylko w... On się chowa teraz, kurwa, po kanałach zapierdala. Ja teraz w bunkrze stary. Ja też przed Denisem uciekłem. Nie masz wojskowego. Nie, normalnie wychodzę tylko na jakieś takie eventy i tak dalej, to tak średnio mi się chce, wiesz? Musisz mnie zrozumieć. A powiedz mi, bo obiecywałeś, co to jest za influencer, który najpierw pisał, że cię tam zabije, a teraz pisał, że czy wszystko ok? Pod koniec roku może na Wigilii powiem. Pomysł na Wigilii. Nie. Kto był największy kurwa? Kto chciał mnie zabić? Zaprosił go do stołu jako deszcza, ale żebyś miał go dobrze. Ty będziesz miejsce na miejsce. Zrób mu miejsce właśnie, kurwa. Zrobię mu miejsce, dam tak, o, dam nick na tego, na talerz po prostu dla zbłąkanego wędrowca. I nie będę mówił, tylko widzowie sobie przeczytają, jak kamerę z góry dam. Okej, okay, jeszcze do Natana takie... ja słyszę stąd. Bardzo ważne słowa. Jeśli Boxel mówi, że czeka widz, nie mówię, że tutaj ja, tylko mniej szacunek do tych, którzy tutaj czekają, dodzwaniają się, próbują się dodzwonić, bo każdy, ja na przykład mam za darmo, ale ktoś musi zapłacić, że dzwoni, więc mniej do nich szacunek, bo dużo osób chce z wami pogadać, porozmawiać, a nie... Dobra, napisz, wyślę ci 3 złote za tą rozmowę, okej? Okay? Przepraszam. A druga rzecz jest taka, że jeżeli ktoś mi coś zarzuca, tam muszę się wybronić, bo jak będzie telefon, potem zgubi się wątek, no sorry, tak działa, to jest na żywo, to nie jest nagrany film, to jest na żywo. Ja muszę po prostu się wybronić, odpowiedzieć i myślę, że wiem, że chcesz się przypierdolić teraz do wszystkiego, jak powiedziałeś przed chwilą z tym, teraz z tym, no ale no jak naliczy cię tam Neostrada, czy tam nie wiem, Virgin Mobile 2 złote, to serio wyślę ci blika, albo przyjedź, to też ci dam. Do centrum. Nie, w ogóle ja nie mówię, że tego chcę, bo ja mam, tylko że szanuję innych, rozumiem, że... Szanuję, dlatego wysłuchałem ci i ci odpowiedziałem. Ja oglądam od początku, ja słucham każdego słowa. To ty pierwszy zacząłeś lecieć do Pabla z Ryjem i do chłopaków, a nie oni do ciebie. Ty wszedłeś, ty zrobisz awanturę. Ale ja się nie wstałem i nie rzuciłem się na nikogo. Ale wypowiedziałeś słowa, których nie powinieneś. Że frajer. No i za to dostałeś, kurwa, prawie szklanką.
Zaraz możesz też czegoś dostać, wiesz? Nie, teraz no, ma ci wypierdolić. Nie, luz. Ale czemu tak? Kurwa, zostaw moje domo fortuny! Słuchajcie, ja, proszę, czekaj, proszę, ja zawsze oglądam te konferencje i tak dalej, nie? I ja uważam w moim imieniu, że jeżeli ja bym chciał wbiec i komuś zapierdolić, to bym zrobił. Tu może nie ma aż takiej możliwości, bo jest mało miejsca zdecydowanie. Ale coś no ci powiem. Teraz tak, i coś róbcie, ci powiem na to. Jakby ciekawy jestem, jakby się zachowywał, jakby nikoli nie było. To po pierwsza rzecz. Po drugie. On wam zajebał. Dobrze, okej. Okay. To byś źle skończył, ale to nieważne. Słuchaj, mi ogólnie tak reasumując ciebie, czekaj, reasumując swoją postać, mi jest ci po prostu serio, kurwa, normalnie w świecie żal i przykro mi jest, szkoda mi cię po prostu, bo ty jesteś ewidentnym też przykładem na to, że przyjdzie taki moment w swoim życiu, na pewno, że dostaniesz takiej refleksji, kurwa, kim ja byłem i tak dalej, później będą później będziesz mógł być pierwszą osobą do tego, do depresji, kurwa, bo jak dojdzie do ciebie, co ty żeś, kurwa, robi, jakiego błazna z siebie zgrywałeś, to naturalną kolejną rzeczą będzie to, że kurwa będziesz miał mega doła, co będzie mogło ci prowadzić później depresję. Nie wiesz też, co to jest depresja i nie życzę ci tego. I też... No nie wiesz, prawda? Wiem, bo przeżywałem. Ale nie wiem, co to jest. Nie życzysz no, mi tego. No skoro jest przeżyłeś, no dobrze, to jeżeli przeżyłeś i zachowujesz, przeproś, to czekaj. Przeproś, jeżeli nie mam za co cię przepraszać. Przeproś mnie za te słowa, mówisz utarany, kurwa, po raz kolejny. Dobra, czekaj. Przeproś mnie za te słowa, bo teraz przygniesz. Dobra, Nathan, no to skoro miałeś depresję, a ludzie po depresji bardzo się głównie zmieniają, no bo dostają takiego olśnienia, jak wychodzą z niej, albo próbują z niej wychodzić, to zmienia się im perspektywa życia, inaczej patrzą na świat. I generalnie nie wyglądasz na taką osobę, która byłaby po depresji i byłaby, kurwa, znaczy mogłeś być, nie chcę podważać, ale widocznie za mało w życiu dostałeś po piździe. Jak może do gościa mówić, że tak, kurwa, wyślesz mu 3 złote, kurwa, jaki tekst, kurwa, żenujący, stary. Bo gość powiedział, że niektórzy ludzie mogą... No bo, kurwa, szanuję ich pieniądze, stary, i czas, kurwa. Co ty pierdolisz? Ty jesteś odklejoną do rzeczywistości bardziej, kiedy zgrywasz, kurwa, siebie i nie grasz rolę. Ja to jest najgorsze. Ja, kurwa, stary, zgrywając rolę, jestem mniej odklejony, kurwa, niż ty i twój brat razem wzięci. To już nie tobie ocenę, znaczy, no... Ej, serio, wasza dwójka, kurwa, w tym pokoju jest, kurwa, moje IQ przewyższa was razy 4. Dobrze. Jakbyście, kurwa, połączyli je. Dobrze, sobą. Dobrze, Nathan, dobrze. Serio, to jest... Dobrze, tak myśl. To jest lewa półkula i prawa półkula mózgowa. A i tak do siebie nie pasujecie, kurwa, i macie dodatkowy chromosom. Dobrze. To jest najlepsze, kurwa, widać po oczach. Nathan, dobrze. Dobra, wszystko jasne, no. Serio, zamieńcie się oczami, kurwa, jednym. No, znaczy, wiesz co, nie muszę o tym mówić, nie? Dobrze, to teraz na samym początku słowem takich małych wyjaśnień dla ludzi, którzy też przyszli. Konfrontacja to taki format, w którym jakby... Tu, ja wątpię, że kiedykolwiek dojdzie, chłopaki, do walki pomiędzy... A czemu nie? Ja jestem za. No Nathan, ja jeżeli federacja już się skreśla i wiedzą, jakie są twoje możliwości, a ty do tego jeszcze nie doszedłeś i idziesz na pożarcie nawet z Denisem, jednym czy drugim... Sprzedajesz udziały, bo mówisz, że federacja mnie skreśla. Ja wnioskuję po prostu po tym, że raczej nie dadzą takiej walki, no bo to będzie do jednej bramki. Ludzie nie będą chyba chcieli tego czegoś obejrzeć. Znaczy ludzie na pewno chcieliby to zobaczyć, to ludzie chcą słyszeć o 5 turnikach dziennie i zdrowej diecie. Nie, ale ja o tym nie mówię. Ja jestem dowodem na to. Ja nie muszę o tym mówić, bo po mnie to widać, wiesz? A ty musisz, kurwa, o tym gadać. Ludzie chcą słuchać o UFC i tak dalej. Co to jest UFC? UFC, co to jest? Jakaś nowa federacja dla upośledzonych? Gdzie tam chodzisz, czy co? Jakieś spotkania, kurwa, anonimowych alkoholików i narkomanów? UFC? Nie wiem. Żeby nie na to, kurwa. Jesteś naprawdę nietuzinkową postacią, ale w tym gorszym znaczeniu, niestety. Okej. Okay. Wyjaśniłeś. Zaorany. Plus jeden. Więc wypowiem się. Konfrontacja to taki format, w którym zapraszamy gości, który jakby. Ja nie miałem takiego zamiaru, żeby tutaj była jakaś walka później z tego i tak dalej. Nikt nie miał. Możliwe, że się urodzi coś, nie wiem, jakby nie interesuje mnie to w tym momencie. W każdym razie możecie też rzucać w komentarzach propozycje na najdziwniejsze konfrontacje, takie, gdzie jakby niezależnie od tego,
czy ktoś jest, ma 2 metry, czy 1,50 m i 200 kg na przykład. Ale czyli takie tutaj. Tak, konfrontacje u mnie. Tu nie chodzi o warunki fizyczne, bo tu, to nie są konfrontacje, dosłownie, które... Jakby są. Dokładnie. Ale wiesz co, Bogzel? Ja, czekaj, mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Jasne. Ja bym zastopował takie coś. Dlaczego? Dlatego, że my tym będziemy promować taką bezkarność. Bezkarność tego, co się wypowiada. Że taki gość, który no nie potrafi nic, mówmy się, nie może kurwa bez szacunku wypowiadać się do gościa, który po pierwsze nie zrobił mu nic. Po drugie, wyzywa go kurwa bezkarnie. Przecież normalnie za moich czasów, jak my się wychowywaliśmy. Kiedyś to było. Nie kiedyś, bo to wcale nie odległe czasy. Ale czasy się zmieniają bardzo szybko. I chuj w dupę byłem w więzieniu. Ty to przecież strzelanie, więc słuchaj. Bezkarnie, bo ja tylko wyjaśnię Pawłowi. Jakby to, co dzisiaj tu jest, no to wyszło poza kontrolę na pewno. Pablo lubił chuja w dupę w więzieniu. Jak mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie będzie aż tak, tylko będzie konfrontacja merytoryczna na przykład pomiędzy... Ale pamiętaj, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć emocji, które będą w trakcie towarzyszyć takim osobom. I przyjdzie taki Goliat z takim kurwa Jasiem Kapelą, pierdolnie go raz i zrobi mu krzywdę. Nie? Tak, ale... Ja rzuciłem ten przykład warunków fizycznych, że jakby tutaj nie chodzi o to, żeby doprowadzić do walki, że ktoś musi mieć zbalansowane warunki. Dlatego fizyczne. Mówię, że będzie Dokładnie. Nie, no to okej. Okay. Ja dlatego od początku mówiłem, że wyrównana walka będzie, jak wejdziecie we dwójkę na mnie. No i czyli taki format daliście głupiego i rozsądniejszego. Nie, właśnie wiesz o co chodzi, że was trzeba było dwóch, żeby mi dorównać inteligencją, a i tak jesteście ponad normę. My jesteśmy pod tobą. Nata, my jesteśmy pod tobą i tak, oczywiście jest tak. Tak. No ja się tak czuję, no naprawdę, czuję się tak. Ale kiedyś to były czasy, nie? No kiedyś to zupełnie kiedyś było inaczej. Nie, to nie było kiedyś, to było niedawno. Tak? O kurwa, czyli mamy jeszcze te same czasy. Czekajcie, bo Denis Załęcki. Ojejku, Załęcka. No i zobacz, kurwa, przecież on by cię spotkał na mieście, jebnął by cię raz i nie byłoby z ciebie co zbierać. Wiesz, mimo tego, że jebnął? Kurwa ma wyniki jakie ma, to stary, naprawdę. Ale ja, ale znaczy, a nawet Denis podejrzewam, napisał, że nie... Denis napisał mi wiadomość, jakby nie będę jakby żartował. Przeczytaj. Zostawię to na jakieś inne aferki. Dobra, ale nie, to nie jest nic w ciebie. Ale wydaje mi się, zobacz, Denis, nie, który jest kurwa narwany, który ma krótki ląd. Nawet go i jego teksty nie bierze na poważnie, bo jakby powiedział na poważnie, to pewnie by ci już wpierdolił na miejscu. Słuchaj teraz, proszę bardzo, teraz całą waszą teorię. No jak ma zarobić na kretynie, który go rozjebie w 10 sekund, to też bym to zrobił. Dlaczego Denis Załęcki w takim razie dzwoni po moich znajomych? Pisze po moich znajomych o mój adres. Dlaczego? Na przykład, jeżeli nie bierze tego na poważnie i robi to do dnia dzisiejszego. Może chciał cię wystrazić po prostu. Tak? A wiesz co właśnie z tym spowodował? Że mogę mu naszeć do ryja, kurwa, za takie coś. Bo się nie boję tego kurwa, peta. Kurwa pierdolenie, no głupio. No. Stałbym przed nim. Ej, mam być szczery? Kurwa, siedzę z nim, nie? I czuję się jakbym cofnął się, kurwa, 10 lat, kurwa, wstecz, nie? Serio. Może bierz mi narkotyków. Walczyłem, tak. No właśnie. Powiedz mi, czy ty uważasz, że Nathan miałby jakikolwiek szansę? Nie miałbym żadnych. A ty przegrałeś, Nathan, czy wygrałeś? Wygrałeś? Ty, no to kurwa, jak z nim wygrałeś, to ja nie dość, że jak wygram z tobą, to też wygram kurwa z Denisem, to jest chyba normalne. To może nie chcesz walczyć z Denisem, a ze mną zawalcz. No mówię, że waszą ja mogę cię wziąć, na kolejnej gali mogę cię wziąć od razu po mojej walce. Mogę dwie walki na jednej gali zrobić, dawaj cię. Dobra, spoko. Dawaj. I zmienia się on jako podwieczorek, kurwa. Spoko. I zmieniaj się z bratem na piątkę, żebyście mogli, kurwa, oddech wziąć. Zmieniać, co ci będą, kurwa, w szpitalu pościeli, pampersy, kurwa. Dobie nos nastawiam. Raz, kurwa, lewa dziurka od mefedronu, zmieniać będą a prawa ci, dziurka od kurwa, kutosu. Kroplówki tylko i, kurwa, opatrunki, tak kroplówki, kurwa. Żeby cię, kurwa, utrzymać przy życiu, chociaż, kurwa, się, takich jak tak ty to nie powinni. Słuchaj, tak bardzo się śmiesz z UFC mojego, nie? No. To dla udowodnienia poprosiłbym kamerę na mnie. Na Instagramie nathan.marcon wstawię zdjęcie z Conorem McGregorem. Dziękuję. Wstawię zdjęcie z Conorem McGregorem. Byłem na spotkaniu z Conorem McGregorem. Powiedział ci, że mówię to z pełną... jesteś przyszłym mistrzem świata. Nie, Conor mi powiedział, że wiesz, co masz potencjał. Ale co, chcesz, kurwa, czycić mu kible w domu, czy o co chodzi? Paweł, powiedz mi... Chcesz współpracować ze mną. Bo Nathan wizualizuje sobie karierę w UFC. No. Jakby, że on będzie tym zawodnikiem UFC. Aha. Jakby ja generalnie, jakby dla mnie to jest coś takiego, że... To są też marzenia. To jest cel, który... Albo cel. Ma prawo. Ludzie bez marzeń. Ale ty jako profesjonalny freak, no w sumie wychodzi...
Przecież ja go najebię w klatce, kurwa, to będzie profesjonalny prysk. Słuchaj, słuchaj, kurwa, Nathan, za marzenia nie karają i bez marzeń człowiek byłby bardzo ubogi. I to jest super, że masz takie marzenia, naprawdę. Nathan, i... ile masz lat w tym momencie? Jestem rocznik 2003. 2003, czyli jesteś młodym gościem. To policz, jakby... ile mam lat. Ej, dobra, policz, ile mam lat, jestem 2003. 9 lat młodszy od nas, tak? Mówimy tak. 9-4 jesteśmy. Czyli masz 20... 20. Źle, kurwa. No dobrze, brawo teraz. Udało się, no. Więc jako 20-latek, który jakby no mimo wszystko jest w jakiejś formie fizycznej, Nathan, gdyby naprawdę trenował, czy widzisz taki potencjał, że jest jakikolwiek ciężar, kiedykolwiek stoczył walkę na przykład z Izraelem, Adesanią i rozjebał? Dobra, daj mi powiedzieć. Nie, nie, Ja muszę odpowiedzieć. W jakiej kategorii wagowej on chce być mistrzem? Jakiej? 90. Dobra, nie ma takiej, ale... Dlatego może... Debilu! 90, bo może... Chodzi mi, ja wchodzę w 90. No dobra, ale... Dobra, słuchajcie, mogę odpowiedzieć na pytanie, słuchaj. Ale... Ale w każdej chwili ja naprawdę zbiję wagę do Khabiba i teraz z Khabibem miałbym szansę przez to, że nie trenuję. No kurwa, tego nie mogłeś zbić wagi, kurwa. Dobra, słuchajcie. No, ale słuchaj, ja zbiję do Khabiba, bo teraz współpracuję z bardzo dobrym trenerem, bardzo dobrym dietetykiem. Michał też z nim współpracuje. Tak, no to jest bardzo dobrze. Zbiję do Khabiba i Khabib wróci z emerytury, nie jest w treningu. Ja w stójce Khabiba porobię. Jakie było pytanie? Nie mam szans. Pytanie było takie, czy ty jako doświadczony freak, średnio zaawansowany fighter, widzisz potencjał na to, że Nathan Marcon na przykład, no wiadomo, że z tym Khabibem zaawansowany to... fighter, tak. Tak. Nie już się, dobra, okej, okay, słuchajcie, zacznijmy w ogóle od tego, nie? Że Nathan już nie powinno się poważnie traktować po tym, jak kurwa samozwańcz nazwał się bogiem estetyki, kurwa. Nie, to ludzie mnie tak nazwali. No jak mogą cię nazwać, jak ty, kurwa, wyglądasz paskudnie? Po pierwsze, na ginekomastię cię zapraszam do mnie, do kliniki. To teraz posłuchaj. To jest pomówienie. Dobrze. Leci pozew. Ja, tak, zobacz. Leci pozew. Dobrze, zobaczyłem pod USG. Czy tak? Masz, czy się nadajesz do, to o ile do, się zakładamy, do zabiegu? Że to nie jest ginekomastia. No, to USG. No to plastykę można zrobić. To teraz nie, słuchaj. O tysiaka. No dobrze, no ale nie możesz, dobrze. No czekaj, ja nigdy w życiu bym się nie nazwał, kurwa, nawet jakby mnie ludzie nazwali bogiem estetyki. Nie zmieniaj tematu. Jeżeli ja mam ginekomastię, dajesz mi tysiaka, a jeżeli nie mam ginekomastii... Słuchaj, mogłem się pomylić, kurwa, na pierwszy rzut oka wygląda, że masz ginekomastię. No to się pomyliłeś, jest jedna różnica między nami, raz. Że ja potrafię... Jest jedna różnica między nami, ja zawsze potrafię się przyznać do błędu, jeżeli go popełnię, bo nie jestem, kurwa, alfą omegą. To dużo tych błędów popełniasz. No i dlatego jestem mądrzejszy coraz z dnia na dzień, coraz bardziej, bo wiadomo. żeby być mądrzejszym, trzeba popełniać błędy i uczyć się na nich, przede wszystkim widzieć, je, że się popełnia. I teraz słuchaj, co do, jeżeli on nie nadaje się nawet na scenę, jeżeli chodzi o figurę, o zawody sylwetkowe. To jak to tym bardziej nie nadawałby się do żadnych walk. Po pierwsze, nie ma koordynacji ruchowej. Oczywiście każdy, jeżeli był ciężko pracował, to A ty wiesz, że gdybym przepilnował diety trochę bardziej, wróciłbym do siłowni, ale to nie chodzi słuchaj, o dietę, dieta, sobie. Siłownia i ja bym na scenie mógł przebić Christophera Bamstetta. I to jest akurat prawda. Ja mam taką dobrą genetykę, ja mam taką determinację, ja teraz... że gdybym był skupiony w kulturystyce, przebiłbym Christophera Bamstetta. Ja jakby wiem, Nathan, o co ci chodzi w tym twojej całej jakby... Nie wiesz, bo jesteś głupi. Czekaj, stworzenie swojej postaci. Jakby głupi, chcesz głupi, iść w ten klincz, chcesz aż tak mocno... No oni też budowali w domu, kurwa. Jakby. Chcesz iść aż tak mocno w tą odklejkę. Kurwa, Patty Matt. Że to jest twój sposób na życie. Tylko kurwa, nikt nie będzie... Jak ty, mordo, przegrajesz z Darulwem. A dlaczego? Ale czemu dlaczego ty tak mówisz? Dlaczego ty... To jest teraz pytanie ode mnie, czekaj na ten. Daro by cię tak najebał, udarło, kurwa. Od tego zacznijmy. Jest wyznacznikiem chujowego Nie, Freak Fighter to nie znaczy, że jest tylko chujowy. Znaczy, Freak Fighter to musimy brać pod uwagę to. To jest suma dwóch rzeczy, czyli to, co robisz na konferencji i to, co pokazujesz w klatce. Lew daje jakieś tam konferencje, ale umówmy się, walki daje. Bardzo, bardzo średnie. Ostatnia falka jego, gdzie obrotówki robił, spodobała mi się też, ale wkurwia mnie to, umówmy się, jeżeli ktoś wychodzi, kurwa, do walki, bierze za to pieniądze, ludzie za to płacą, a on, kurwa, się kładzie i nie chce wstać, to jest dla mnie pizdą. I sorry, Daro Lewew, w sensie nie mówię do ciebie, że ty jesteś pizdą, bo jest sympatyczny, lubię, kurwa, ale jakby mocno nazwałem, żeby dobitnie to pokazać, nienawidzę, jak ktoś, kurwa, nie ma jaj. I nie, mordo, nie trzeba teścia, zajebać, kurwa. Mnie trzeba było zajebać w klatce, żeby mnie pokonać, jakby nie było sędziego. Naprawdę, który by tego nie przerwał. A
takich ludzi. I on, to jest ta sama historia na pewno, bo z jajami to trzeba się urodzić. Można wypracować pewne rzeczy, charakter, nie? Ale wiesz, ty nie masz, i Darulew też nie ma charakteru. Ma ambicje sportowe, żeby robić jakieś treningi, żeby powalczyć sobie, ale to nie jest charakter sportowca. Ja nie mam charakteru? Nie masz. To udowodni ci to w takim razie. Znaczy w teorii, jeżeli chodzi o Natana, to stanę w obronie, bo przyjąłeś na siebie mnóstwo ciosów, wychodziłeś zawsze mocno porozpierdalany i też nie poddajesz się też w tym oktagonie. I dziękuję i powiem ci tak. To jest akurat prawda, Paweł. Jeżeli prowadziłem, ty wiesz, jak się prowadzi tryb życia melanżowy, prawda? Tak, bardzo dobrze wiem. No właśnie, to ja prowadziłem przez pół roku i potem się ogarnąłem. Tylko pół roku prowadziłem i się ogarnąłem. Rok, pół roku. Jeżeli przez pół roku prowadziłem taki tryb życia, zlekceważyłem Darka, nie byłem na żaden treningu, może na dwóch tylko poszedłem, żeby mieć trenera narożnika. I trzy dni przed walką, zanim przyjechałem do hotelu, przestałem, jeszcze byłem, szumiło mi w głowie, wszedłem do klatki, od razu straciłem w ogóle wszystko i zmysł i wszystko, bo nie wiedziałem, co się dzieje i dlatego przegrałem tą walkę, a potem zacząłem trenować od nowa, skupiłem się, hejtera najebałem w pierwszej rundzie, znokautowałem go w ciągu minuty i trenuję cały czas dalej, to jakby, co to jest za walka sens? Okej, to czekaj. Trwa chyba 3 rundy. Okay. Tak? A do Wielkiego Koksa też nie trenowałem. Okej, okay. No to Natan, ja ci teraz mówię całkiem poważnie, życzę ci, żebyś dawał naprawdę dobre walki, ja lubię kurwa oglądać dobre walki ludzi, którzy się biją do końca, obijają se mordy, to jest fajne, okej. Okay. Ale nie wierzysz w jego karierę. Nie wierzę i okej, też rozumiem, że mógł się nie przygotować i przegrać za Rolwem, bo wiem jak to jest się chujowo przygotować, jak wiem jak malanżować do walki, bo sam to przeżyłem z Pasternakiem, miałem taką sytuację, że też olałem temat totalnie i jakby rozumiem, ale... No powiedzmy sobie ale szczerze, byłeś w melanżu. No byłem w melanżu, walki tak. Z Biowampirem. I umówmy się na tam kurwa... No to już mocna taka odklejka jest, nie? Ja lubię, rozumiem, że to może was cisnąć, że masz taki styl, chcesz znaleźć sposób na siebie i myślisz, że to się sprawdza i że jest to fajne, okej, idź tą drogą, ale kurwa nie możesz już aż tak bardzo odlatywać, bo my, kurwa cię nie ściągniemy na ziemię, jak ty odfundziesz. Tak? No, i to się skończy psychiatryką. Ja cię ściągnę na ziemię w klatce spokojnie. To się kurwa, wy jako federacja powinniście już kurwa zabezpieczać się i... Ale jest tam psychologa. No to ja polecam ci na tam, mówisz, że może kontrolowaną odklejkę. O. Jesteś w terapii, a teraz śmiejesz się z tego i mówisz, że nie idź do psychologa. No ale to nie jest śmieszne, bo ja widzę, ja się martwię o ciebie. Jesteś ignorantem i hipokrytą. No to jak mogę być ignorantem i hipokrytą i mówić o terapii? Ja martwię się o ciebie. Mówisz jeszcze pod publiczkę, a ja nie mówię. Ale ja nie mówię, ale słuchaj, co ci powiem, czekaj, Natan, jeżeli bym nie miał problemu, to nie szedłbym kurwa na terapię. Jeżeli widzę, tym się różnimy, ja widzę u siebie problem i idę go rozwiązać, okay. A ty go nie widzisz, dlatego ja ci sugeruję to, żebyś kurwa poszedł i skorzystał z pomocy psychologa. Bo może ta odklejka kontrolowana z lekarzem kurwa wyjdzie ci na dobre. A skąd jeszcze nie chodzę do lekarza na przykład? No kurwa, ja nic nie wiem o twoim życiu, bo to mnie nie interesujesz. Oceniasz? Ja oceniam cię po tym, co mówisz, bo mam do tego prawo. Nikt ci chyba nie zadał tego pytania, ale faktycznie, ty skorzystasz z jakiej pomocy. Wiesz co, to jest moja prywatna sprawa, ja o tym nie będę mówił, ja nie muszę być jak Atencjusz ty... Burski, który mogę stwierdzić, co ludzie chcą słyszeć. Nie, bo ja stwierdzam kurwa fakty, stary, ja oceniam twoje zachowanie. Jakby nie biorę sobie tego to kurwa wyssanego z palca. O tym, że jesteś głupi. To może inaczej, ja zadam inne pytanie. No tak. Biorąc pod uwagę całokształt twojej kariery, nie? No i ty sam się przyznajesz do tego, że masz wiele odzwierciedleń swojej osobowości. Tak, mam bardzo dużo osobowości i czasem, wiesz co jest najlepsze czasem, powiem nawet, nie mogę powiedzieć gdzie, miałem jakby zmianę osobowości pewną, jak byłem w Tajlandii to zrobił. Ale to ty się śmiejesz, przemknij się. Miałem pewną zmianę osobowości i pojechałem nawet do pewnej osoby, jak byłem w tym mieście, na rozmowę i szczerze nawet nie pamiętam tej rozmowy. Nie wiem, co ja tam mówiłem. Także jeżeli pojawi się jakby na bardzo dużym kanale ta rozmowa, to wtedy się dowiem, co ja tam mówiłem. Ale wydaje mi się, że tam był taki, włącza mi się osobowość Natana, takiego, wiesz, Natanka po prostu. Okay. Normalny Natanek, no, ale na przykład teraz mam osobowość taką, że mogę dwóch karcić na ziemi zaraz i kopać. Zamknij mordę. Taka mi się włączyła osobowość, na ziemię, że możemy... To możemy wyjść i to zrobić, jak mówiłem. Idziemy. Dobrze, okej. Dobrze, wyjdziemy i to zrobimy. W każdym razie... A jeżeli jeszcze będziecie dychać, tak jak mówiłem, ja jestem gotowy na tą walkę. Dobrze, ale wróćmy, wróćmy jeszcze do tych osobowości, Natan. Nikola, musi tam siedzieć i słuchać tego Enia. Ty bardzo dużo potrafisz przyjąć na klatę też opinii krytycznej, nie? Bo słuchaj, nie... I jeszcze, żeby dopełnić, bo zaraz, wiesz, będziesz rozszerzał też swój wywód, no to często jakby... Uważam, że terapeuta, psycholog albo ktoś
Chyba gdzieś tam musi ustawiać ci ten tor myśli, tak, żeby stary, żeby, bo ty cały czas jakby trwasz w tej swojej osobowości, mimo tego, ile przyjmujesz na klatę. Ja, jak mówiłem, to jest moja prywatna sprawa, czy korzystam, czy nie, i nie będę o tym mówił. Ale ja doskonale sobie ze wszystkim radzę. Jestem przeszczęśliwy. Jestem zarobiony, szczęśliwy, ustawiony. Powodzi mi się z moją przyszłą narzeczoną. Powodzi mi się ze wszystkim. Ja jakby nie... Najgorzej, Nathan, że twoja narzeczona, jeżeli nie mówi ci, że idziesz w chujowym kierunku, to też świadczy o niej, nie? Jakby to musimy... Teraz... Nie, ale ja... Jesteś wyszły frajer, kurwa. Nie, ja jesteś przeciwowy. Nie nazywaj, kurwa, nie mieszaj w to... Bo będzie... Ej, Nathan. Ej, Natanku. Zamknij mordę, ok? Czyli w tym... Ale jeszcze czekaj, raz, moich daj mi powie... Zamknij pizdę, kurwa. Nie, zamknij pizdę, bo nie dam ci kurwa mówić. Jeżeli będziesz mówić coś o moich bliskich, będziesz kurwa karany, choć miał wszystko ci kurwa przez... Obok tego Nathana. Będziesz przekrzyki, no to, to napluj, to napluj już... i to się odkłada. Pamiętaj, że tak? To wszystko, co teraz robisz, się odkłada, tak? Ja nie będę ci to napierdalał. Odkłada się, uwierz mi. Teraz, rodzina, teraz słuchaj, twoi bliscy. Nie masz prawa, kurwa. A wyprowadź... nie wyjdzie do walki. On mnie nie obraża, ale jeżeli będzie ruszał moją cielesność i ten, to będzie bardzo ukarany. Mówić może, Wyjdę, jeżeli użyję słowa bliscy, rodzina. Dobrze, czy ktoś to wyjdzie? Po prostu muszę być mądrzejszy tylko dla dobra sprawy. Ktoś, kto... Dobrze. Rodzina. Nathan powiedział, rodzina jest świętość. To jest największa wartość, świętość, którą się szanuje do końca. To teraz słuchaj. Wszyscy, którzy cię gdzieś otaczają, powinni tobie zwrócić uwagę, jeżeli im zależy na twoim dobru, że robisz źle, że robisz twój kierunek, który obrałeś, jest kurwa fatalny. I to tylko oznacza, że nie masz prawdziwych ludzi wobec siebie. Bo każdy cię kibicuje w tym, żebyś szedł na dno tak naprawdę. A nie podają ci ręki, nie mówią, kurwa, Nathan, ty weź, bo spierdasz. I tak masz już teraz sytuację taką, że okej, masz fame, walczysz, zarabiasz pieniądze, po chuj ci już to. Możesz w innym kierunku iść i też będzie fajnie, bo widzisz, ja nie muszę kurwa pajacować, odpierdalać i tak dalej, żeby być okrzykniętym. I to nie ja się okrzyknąłem, to ludzie okrzyknęli. Najlepszym fighterem, dostaję walki, walczę co chwilę, daję najlepsze walki na gali, robię fajne rzeczy, nie robię tego dla poklasku, po prostu to lubię. I kurwa, i można wykorzystać fajnie ten czas. I nie trzeba pojacować. I moi znajomi mi klaskają, moi znajomi mi pomagają w tym, bo mi pytają. Ja bym chciał tylko o jedną rzecz prosić ciebie, Nathan, mimo wszystko jakby, bo ja wiem, że jakby mogło cię to zaboleć. To nie ma prawa, tak od razu mówię. Ale ja mimo wszystko chciałbym, żebyś... Bo cię z fejmu wypadło. Możesz tego nie zrobić, oczywiście, ale mimo wszystko jakby no chciałeś napluć. Na Pablo. Ale ja ostrzegłem go. Wiem, ale żebyś za to przeprosił. Bo nie. To... nie, wiesz dlaczego? Nie musi, ale nie. Ja powiedziałem, że jak użyję słowa rodzina, narzeczona, naplują, powiedział to na... Napluj? Może dzięki temu, czekaj, może dzięki temu pójdą jakieś kurwa głębsze refleksje. To tak, po tym programie. Dobrze, jak nie przyjdą, to nie. To jakby wasza sprawa, to wasza strata. Bogzel nie musi mnie przepraszać, bo ja tego nie oczekuję, stary. To dla mnie, ta osoba dla mnie nie wzbudza żadnych emocji. Jeżeli to twój program na tym cierpi, to oczywiście może przeprosić, ale ja mam wyjebany w jego. Chodzi o to, że też dużo ludzi jakby... Znaczy ja nie ostrzegłem? Czy ja po prostu naplułem? Nie ostrzegłem? Ja powiedziałem, wiem, jeżeli powie to, bo to jest świętość dla mnie, to kurwa napluję, bo nie dojdę tam. Powiedział, okej, to napluj. Użył słowa, okej, to napluj.
Zgodził się na to. Okej, okay, ale nie plujemy w studio. Dobra, to już nie napluję, okay, teraz mówię. A ty jest, nie używaj tych słów. Ja powiem skocz, kurwa, z mostu. Nie użyłeś tych słów. Pierwsza zasada tego studia. A ty mi mówisz, że skoczył z mostu, czy ty właśnie podjudzasz do czegoś? Tak, tak, podjudzam. Zważaj na słowa. Podjudzam. Generalnie jestem osobą bardzo empatyczną i życzę każdemu, żeby miał w życiu jak najlepiej. Ale też osobom, które już są niepokorne. Paweł, widz czeka 8 minut, już skoczył. Dobra, to jebać to, nie będę kontynuował tego. Halo, halo. Siema, siemanko. Cześć, cześć. Jakie masz pytanie, widzu? Chciałbym zacząć od Nikoli może, żeby troszeczkę... O, Nikola, pytanie do ciebie. To możesz mikrofon wziąć, Nikola. Jeszcze raz? Jakie było Nikoli największe wyzwanie w jego karierze ochroniarza? Kto sprawił mu największy problem? Może nawet niekoniecznie na galach fightowych, ale ogólnie kto był takim jego największym wyzwaniem? Daro Lew. Dlaczego ty był groźny? No jak każdy lew jest groźny. Każdy lew jest groźny. No i ten pan obok mnie tutaj. A ty się śmiej. Nie no kurwa, przecież on poważnie to mówi. Spokojnie, daj mi jeszcze raz. Jeszcze raz. Poważnie mówił. Mówię, że Nathan jest trochę narwany, ale ktoś być musi taki. Oczywiście. Tacy ludzie też są potrzebni. Gdyby kurwa nie była Natana, to bym Nikola roboty nie miał. No umówmy się, Natan robi dobrą robotę, kurwa. No tak, tak, jeszcze jest dodatkowa robota. Jeszcze zaraz Natan powie, że to, Natan zatrudnia Nikolę. Nie, to jest bardzo dobra osoba i dobrze się stanie tutaj. No, spełniam się, mocno trzymacie, Natan. Chroni cię przed chroni mnie przed morderstwem. Tak. Masz kolejne pytanko? To anioł nasz, Nikola, to anioł nasz. Podziękujcie po programie. Dziękujemy, Nikola. Maciej Tyburski. Do Piotrka. No. Siemanko. Proszę. Cześć, witaj. Cześć, cześć. Słuchaj, mam takie pytanie, czy nie czujesz się trochę w cieniu swojego brata? Nie, nie czuję. Bytek jest inny. Nie czuję się, nie czuję się w cieniu swojego brata, bo... Nie, wiesz co, ja jestem po prostu też... Chcę powiedzieć słowo i jakby, no, przejmuję mocną inicjatywę. Wiesz co, ja jestem innym człowiekiem, ja jestem... my jesteśmy bracia. Ja jestem troszeczkę spokojniejszy, od dzisiaj mnie trochę poniosło, ale za słowa, które... nie powinien wypowiadać. No, nie, obawa się, nie jestem w cieniu brata. Się. Słuchaj, może mniej mówi, ale kurwa więcej robi. To jest złego na myśli, nie? Jeszcze raz? To tylko, czy, mówię, to nic złego nie mam na myśli, nie? Że tam jesteś jakiś gorszy czy co, ale po prostu widzę, że często cię zagłusza. Nie, kiedy ja teraz musiałem? Nie, ja po prostu teraz daję mu się wypowiedzieć. Mi się nie chce wpierdalać w, wiesz, w jak on mówi. A zresztą, no my jak we dwójkę jesteśmy, to też za dobrze to nie wpływa, bo... zdarza się tak, że... Tak jest, tak jest. Ja nie jestem od czynów urwany z żadnej roboty. A to jest nam z wykopu. Tak, niech tak zostanie. Ja wolę robić robotę w klatce i kurwa, niech tak zostanie. Piotrek jest pitbullem, kurwa, od czarnej roboty. Ja go spuszczam ze smyczy, kiedy trzeba. Także tak to wygląda. No, dziękuję ci bardzo. Do Pawła pytanie? Do Pawła. Siemano, Dysiu. Myślałem, że nie odpowie, ale dawaj. Ciekawi mnie to. Jak tam sytuacja z Monią? Czy jesteście razem? Coś, nie. Ukryliście jakieś rąkę? Nie, nie jesteśmy razem. Nie jesteśmy razem i tyle, byku. Okej, okay, na tym można zakończyć. No, dzięki bardzo. Dzięki za rozmowę. Chcę tylko pozdrowić Izabelkę i Haneczkę. Wszystkiego dobrego, chłopaki, i bawcie się tam dobrze dalej. Dzięki, byku. Dzięki wielkie. Trzymaj się, byku. Pozdro. Dobrze. Mam w ogóle już pomysł na... kolejną parę. Nie będziemy na razie z Ulfikiem zdradzać, jaka to para. W każdym razie... Ale to, co myślę? Jeszcze nie. Jeszcze okej. Nie. Bo to, co myślę, to ojejku, to tutaj dajcie 20 ochroniarzy. No... Jak chcecie przed morderstwem uchronić, nie wiesz? Nie, nie. Na razie w ogóle jakby muszę zobaczyć i przeanalizować to, czy... Czy dobrze? Czy te studio...
Czy to tobie trzyma? Ja nie wiem, czy to student jest nie, do konfrontacji. Dostosowane, kurwa, do takich akcji. Jak na tam już na tych ściance, ja mówię pierdolnie. Bo to są generalnie widzowie, to nie jest, że to jest na ścianie. Ej, ja mam pomysł, stary, kurwa, zobacz. Wpierdalacie tu takie, kurwa, klatki, zamykacie jednego i drugiego i dopiero, kurwa. No, ja w ogóle chyba przygotuję sobie takie specjalne studio, po no, właśnie w tym stylu. No, naprawdę, stary, bo... to będzie w chuj śmieszne. Jak w więzieniu, kurwa, za klatki dopiero możesz... Wiesz co, mam jakby pomysł teraz, jakby wpadłem na to w trakcie tego live'a, bo sobie analizuję to, co tutaj się dzieje, bo no, wiadomo, że też ludzie będą pisać, że Boże, że tu się działy straszne rzeczy i tak dalej, to jest jedno, ale tego chcą, ja i tak konfrontacje jakby są we freakach i tak dalej, więc to jakby to nie zmieni mojego punktu widzenia. W każdym razie zrobić to tak, jak KSI miał tą pleksję taką, nie? Co bił ten ojciec tego Tomiego Fury'ego, John Fury w tym, yeah, nie? A to nawet na klaucie zrobili. Zrobili to na klaucie. Właśnie, bo to jest zajebane. Tak, i zrobić taką klatkę, gdzie rzeczywiście... I zrobić to w stream online po prostu, nie? No. Bo tutaj nie, nie, no bo wiesz, to... Kurwa, umówmy się, pewnie... Skontaktowałem się z Conorem McGregorem, bo on ma to moje zdjęcie. Jakoś za godzinkę Instagrama tam.marcon to wstawię zdjęcie z Conorem. A McGregor nie może dodać? A McGregor nie dodał. Ale McGregor ma management, który... Nie, no kurwa, róbcie. Okay, współtwórcę zrobicie. Współtwórcę zrób z McGregorem. Dobra, nie ma problemu. Dołącz mnie tam, też fejmu dostanę. Dobra, ale wyobraźcie sobie teraz alternatywną rzeczywistość, że rzeczywiście Conor... akceptuje. Ale by było jakie... Ty Nathan, próbuj kurwa, ale... Nie próbuj, tylko piszę do Conora McGregora teraz. Ja mam z nim kontakt, z jego managementem. Chyba kurwa z jego kontaktami w domu. Ale to miało być śmieszne? No nie, no na pewno nie bardziej śmieszne niż ty cały. Okej, okay. Botox. Taki fajny serial. Pamiętaj jedno, i to do ciebie mówię, do wszystkich, którzy będą kiedykolwiek chcieli poruszyć temat. Jakby chcę uświadomić ludzi i ciebie przy okazji, bo nadal jeszcze raczkujesz, że teksty na temat mojego wyglądu, wizerunku są kurwa na maksa nietrafione, nie będą mnie bolały. Mojego wyglądu nie obrażałeś przed chwilą? Nigdy w życiu nie powiedziałem. Ty jesteś kurwa hipotyka. No to słucham, co powiedziałem? Powiedziałeś, że spójrz na twój ryj, tobie by się przydały operacje. Nie, powiedziałem, że nie da się z tego nic zrobić. Że z gówna bata nie ukręci. Że z gówna bata nie ukręci. A ty teraz powiedziałeś. No dobra, ale nie, jakby nie, ja chcę ci powiedzieć, że mnie to nie będzie robić, bo z tego wszyscy jakby korzystają, że ja miałem taką kurwa sytuację w życiu, że spotkała mnie chujowa akcja z tym, co mi się stało z twarzą. I jakby myślą, że to będzie mnie boleć. Jakby okej, okay, możemy sobie cisnąć. Ale to nie trafia w ogóle do mnie, jakby to stary, jest no, chuj ale słuchaj, byliśmy na temat mojej kliniki i jakby wrzutem było oczywiście, może jest to nawiązanie trochę do wyglądu i tak okej, okay, może mogę być w tym momencie hipokrytą, ale niekontrolowane to było. Normalne tematy, nie? No, chwilkę. Na przykład Michał, ja mam pytanie, bo to jest odwieczne pytanie, które zawsze mnie jakby zastanawiało. Słucham jak może być kamerka na mnie. Ja mam pytanie z pełną odpowiedzialnością, dlaczego... W sensie od pewnego czasu jakoś zauważyłem, że Adrian Polak może tam każdego jakby wyzywać, pomować, a dlaczego jak powie się, bo słyszałem pogłoski, że jest to po prostu Roxy syn, jego mama Beatrice tam pracuje w jakichś tam, wiesz, po prostu takich portalach. Dlatego pytam, czy to jest prawda, ale czy po nie? Co? Ale to jest ich sprawa, ale jakby tylko była. Pytam, ale jest po jakiś co? Zakaz, czy to nie ale, nawet, ale czekaj, nie, tak, spokojnie, zobacz, spokojnie. Po co mówisz takie rzeczy i jakby insynuujesz nawet, poruszasz. A wiesz czemu? Teraz ci powiem no dlaczego o to zapytałem. Był face to face, mój z Maślanką. Kto przyszedł do studia? Adrian Polak. Co zrobił? Niech sam no nie wiem, no zrobił. To powiedz, no, bo nie wiedzą. Byłem z mamą w Warszawie. No. Przyszedł Adrian Polak, podszedł do mojej mamy, zaczął ją wypytywać o dużo rzeczy, też widziałem, że ktoś jej zdjęcia z ukrycia robił, on myślał, że mnie nastraszy, podchodzą do mojej mamy, wypytując. Ale co on tym złego zrobił? Tylko jeszcze zanim powiesz... Powiedz proszę Nathan, że mnie w tym studiu nie było. Nie było cię w tym studiu. Ale okej. Okay. Powiedz, że mnie w tym studiu... Tak, bo Michała ja umywam ręce generalnie. Dobrze, okej, okay, ale powiedz tak mi jedną dalej, rzecz. Nathan, ja nie chcę, powiedz nie, mi Nathan jedną rzecz. Co on takiego złego zrobił, że wypytywał cię o twoją mamę... Czekaj, wypytywał twoją mamę o jakieś tam rzeczy związane z tobą. Kogo ma pytać, jak nie najbliższej twojej osoby? Czy zrobił jakąś krzywdę?
Tym? Powiedz. A czy ja zrobiłem krzywdę, że zapytałem, no, dlaczego... No tak, jakby... no jakby on mówił, że nie wiem... Ale ja tylko pytam, ja nie wiem, ale ja nie znam się na tym. No dobrze, no ja jak on będzie pytał, ja to jak on będzie... To dobra, Polak, pytanie. No to dobrze, będzie ci miło, jak Polak siądzie tu i zapyta, kurwa, Bóg zdal, ty, a powiedz mi, bo tata Natana to nie była męska prostytutka? Bo on nie będzie... Będzie słuchaj, szczerze? Po co... Będzie mi to obojętne. Kłamstwo powiedziane 100 razy, ale chociaż ja przez siebie nie, bo ty nie jesteś brany pod uwagę, bo... Ja ludzie pytam, na poważnie nie biorą. Ja tylko pytam. Ja tylko pytam, bo chodzi mi o to, czy to jest, nie wiem, prawda? Czemu jakby... Chodzi o to, że mnie... Nie zawsze gnoili. To zapytaj się Polaka, on ci kurwa. On ci jak źródła. Zapytasz Polaka, to on cię będzie chciał napierdalać. Ja ci nie porozmawiasz. Ja wytłumaczę, żeby nie było. Chodzi o to, ja na przykład z Polakiem, jak Szymon, jakby ja dowiedziałem się, on mojego kolegę Szymola sprowadził na dno Polak. Zastraszał go, mówił, że gdzie jest jego adres, nasyłał ludzi na przykład na niego i mówię to z pełną odpowiedzialnością swoich słów teraz, że to robił Adrian Polak, zastraszył. Polak każdego myśli, że zastraszy i mnie też próbował właśnie zastraszyć moją mamą. A właśnie za to, co zrobił, ja jakby nie odpuszczę. Mówiłem, rodzina to świętość, a ja teraz zadam jedynie pytanie, czy to jest prawda z tą Beatrice i czy serio nie można o tym mówić? To jest moje pytanie, bo ja się na tym nie znam po prostu. Wydaje mi się, że po prostu Adrian... nie chcę, żeby było poruszane jakby ten protokół sławny teraz i tak dalej. A to jest prawda, czy nie? Z tego względu, że po prostu jakby to są takie tematy, gdzie rzeczywiście, jeżeli to gdzieś tam niesie się jakiś fake z tym związany i tak dalej, to i głupio jest jemu. Pewnie jego mama też ucierpi na tym i tak dalej, rozumiem. A ja teraz Natan, coś ci czekaj, mogę dlatego, bo ja byłem pierwszy. Ej Natan, i teraz zobacz. Naplułeś w moją stronę, tak, bo powiedziałem, że to świadczy o twoich bliskich, że nie dają ci informacji, że robisz źle i ściągają cię tym samym na dno. Zamiast, bo fame, bo gadają o tobie, normalny człowiek by powiedział, kurwa stary, byś się ogarnił, chłopicy, ty odpierdalasz. I splunąłeś w moją stronę. Tak. A w momencie, kiedy naruszasz, kurwa to jest fatalne, co to w ogóle zapytałeś, rodzinę Polaka, to co, mam cię omelać, mam cię kurwa rzucić czymś, no stary, a zrób to. Ale bo jestem na swoim poziomie. No jakby, właśnie. Tylko chodzi mi o to, że jak, bądź konsekwentny, jeżeli nie życzysz sobie, żeby o tobie kurwa mówili, chociaż nie powiedziałem nic złego, to ale tak samo Polak kurwa nie rób. Próbował zastraszyć moją mamę i pytając o moją adres i robiąc jej zdjęcia. Zrozum to. A może chciał ci wysłać paczkę, kurwa. Kurwa, a może jego mama nie jest prostytutką też? Dlatego pytam o to. Ale on ci nie odpowie, skąd ma kurwa wiedzieć? Dlatego pytam, bo wiem, że nie można o tym mówić. Więc pytam, czy jest coś na rzeczy. No, to zapytaj przez znajomych Polaka. O to, bo chcę skorzystać z usługi. No kurwa. Ale to jest kurwa, stary, co teraz powiedziałeś, to jest tak kurwa chujowe. Tak stary, nie mam słów do tego, co on teraz powiedział. Ale Polak wielokrotnie kurwa groził ludziom nożem. Chuja groził, jakby groził, to by siedział kurwa. Ten pierdol Szymonowi groził nożem, żeby się do tego przyznał ze mną na cage'u. No kurwa. Ja pierdolę, co tu się... Nie, no mordo, ja czuję stary, się jak w Matrixie. Stary, strony, ja się nie boję kurwa mówić to, co myślę. Ktoś narusza kurwa coś, co jest ze mną związane, odpowiadam od razu. A ja tylko o to zapytałem, czy to jest prawda? Subskrybujcie kanał i klikajcie dzwonka, ponieważ myślę, że już w następnym tygodniu kolejna konfrontacja. Może się okazać tak, że tych konfrontacji będziemy mogli robić nawet dwa razy w tygodniu. Jeżeli będzie wam się podobać, nie ma problemu. Jeszcze raz, tak, 10 tysięcy głosów w ciągu minuty na to, że 87% ludzi chce konfrontacji. Więcej. Piotrek, my chyba musimy założyć jakiś kanał. Komentarze, kurwa. No. Moim zdaniem było dzisiaj było aż za mocno.
Nie, ale... mi się wydaje, że lightowe było właśnie. Nie, mi się wydaje, że w miarę light był. Jakby tutaj siedział na przykład kurwa Denis, Piotrek, Labrygas, tak zwany Kutas, to wtedy by było... To przede wszystkim nie byłoby tutaj tylko Nikoli Milanowicza. A teraz moi drodzy, na samo zakończenie, Nikola, bardzo cię prosił, żebyś podszedł do mikrofonu, czy jak w skali od 1 do 10 określiłbyś te dymy i czy było tutaj mocniej niż ostatnio na Fame lub innych konferencjach? No było mocno, czułem takie spięcie. Cały czas tutaj musiałem uważać na Natana, tu mi się zrywał czas. 2-3 razy musiałem sam po prostu... Bracia, powinni podziękować ci, że... Dziękujemy ci, Nikola. Zgonu. Ocaliłem was po raz trzeci w tym miesiącu. Tak. Nikola, kurwa, nie wiem jak ci się... Nie wiem jak ci się, stary, odwdzięczę. Próbujemy u Tomka. No, nie. Cały czas jest napięta sytuacja. Tutaj nie ma nic. Tak cały czas czuwałem tutaj, także fajnie. Nikola na... I widzimy się, i widzimy się. Ja dzisiaj nawet się cieszę. Czekajcie. Czekaj, mam telefon. Tak? Od kogo... No, jesteś, no. Nie dawaj mi na głosie, bo chcę to ci powiedzieć. Dobra, no mów. No. Ja wiem. No. To... Adrian się zgotował. To ja dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie. No. Trzymajcie się, moi drodzy. No. I widzimy się już niedługo. Pozdrawiam. Halo. No fajnie, że tutaj tylko was pozdrawiam, nie? Siema. Adrian będzie karany. Pozdrawiam. Dzisiaj wrócę do domu, nie? Zaczynamy balet.